No to szanując wszystkich Państwa czas, ja wiem, że jest za 2:04, ale myślę, że możemy zacząć, bo skład komisji jest w całości, tak, czyli 5 osób. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, wszystkich Państwa Radnych oraz nasze media. Myślę, że to taka trochę historyczna chwila, dlatego że pierwszy raz się spotykamy w tym roku, w tej kadencji, jako komisja samodzielnie, bo do tej pory poprzednie komisje były wspólne i też historyczna chwila, bo pierwszy raz gościmy Pana Burmistrza na swojej komisji. Nie ostatni. Pierwszy raz powiedziałam, Panie, że ostatni. Proponuję taki porządek. Że nie ostatni. Że nie ostatni, tak. Proponuję następujący porządek obrad. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich wspólnych komisji. Przypomnę Państwu o uchwale, która nas obowiązuje, szczególnie nowych Państwa Radnych, dotyczących określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonywania budżetu za wykonywania budżetu. Przypomnę też, czym się Komisja Finansów zajmuje. Omówienie projektów uchwał na drugą sesję na 22 stycznia ze szczególnym uwzględnieniem projektu pierwszego i drugiego, czyli wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na rok 2015. Następnie przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015, sprawy różne. Może od razu wyjaśnię, dlaczego gośćmi zaproszonymi jest Pan Burmistrz, czy Pani Skarbnik, a nie zapraszaliśmy Pana Szulca i Pani Ostrowskiej. Dlatego, że na spotkaniu wszystkich przewodniczących komisji uznaliśmy, że Komisja Finansów zajmie się głównie projektami pierwszym i drugim, a tamte projekty od 3 do 7 były jeszcze omawiane wczoraj na Komisji Spraw Społecznych. Więc pierwszy punkt to szczególnie dla nas, że tak powiem, radnych z poprzedniej kadencji, dla radnych nowych, to obowiązuje nas uchwała numer Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku i główne punkty w sprawie określenia trybu i pracy nad projektem uchwały budżetowej to punkt 3, gdzie radni i komisje Rady Miejskiej mogą składać burmistrzowi miasta wnioski do projektu uchwały budżetowej w formie pisemnej w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Myśmy nie mieli takiej możliwości jako skład tej komisji, bo do 15 października 2014 roku trzeba było to zrobić i poprzednia komisja to zrobiła. Paragraf 7. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami burmistrz miasta Giżycka w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i to też było zachowane. I punkt 4. Wnioski komisje przesyłają przewodniczącemu Rady Miejskiej, burmistrzowi miasta do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. I 9. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez burmistrza miasta, odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję rady, odczytanie informacji o wniesieniu do projektu uchwały budżetowej autopoprawcy burmistrza miasta, zapoznanie z uzasadnieniem burmistrza, dyskusja nad projektem. Także do tej pory to wszystko było zachowane. I dlaczego akurat te dwa projekty uchwały? Bo zgodnie z naszą uchwałą w sprawie statusu miasta Giżycko, Komisja Finansów ma w swoim zakresie planów i finansowanie zadań społeczno-gospodarczych i budżetu miasta, podatków i opłat, pełnej gospodarki pieniężnej miasta, targowisk, przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła i innych podmiotów gospodarczych, zatrudnienia i bezrobocia, turystyki i promocji miasta. I takim płynnym akcentem, zgodnie z projektami uchwał, powinniśmy przejść do projektu uchwały numer 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. Ja może zaproponuję, żeby najpierw Pan Burmistrz albo Pani Skarbnik nas poinformowali, a jeżeli będą jakieś pytania, to wtedy, dobrze? Myślę, że dobrym wzorem zawsze było, że Pani Skarbnik referowała tak. Wieloletnią prognozę.
tak zauważył, że zawsze pani skanie z dobrym wzorem to było i zawsze dobrze to wypadało, ale jeszcze przepraszam, bo zapomniałam. Państwo się zapoznali z protokołem z posiedzenia trzech Komisji Rady Miejskiej. Numer 1, numer 2 z dnia 16 grudnia 2014 roku. Państwo radni? Tak? To proszę o przegłosowanie. Czy ktoś jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzyma? Za? 3 osoby. Kto się wstrzymuje? 2 osoby. Projekt protokół z posiedzenia naszej komisji został przyjęty. Proszę bardzo. No, ja nic nie mówię. Każdy ma prawo być za, przeciw, a kto się wstrzymać. Bardzo proszę panią. Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowywana na lata, na rok bieżący i na lata, na które przypada spłata długu. Czyli my mamy spłatę długu do 2021 roku, tak zaplanowaną w harmonogramie zaciągniętych wcześniej kredytów. I dlatego na taki okres jest opracowywana prognoza finansowa. Rok 2015 musi być powiązany z budżetem miasta, a więc wszystkie te kwoty, które wynikają z budżetu, dochody bieżące i te wyszczególnione dochody, tak jak jest tutaj w pozycji 1, i wydatki, i dochody majątkowe, i wydatki są związane i takie same jak w zaproponowanym budżecie. Może powiem tylko tyle jeszcze, że tak w pozycji 6 na stronie 5 jest pokazana kwota długu, jaka będzie na koniec 2015 roku i jak maleje w następnych latach. W pozycjach 9.7, 9.7.1 na następnej stronie, na 6 jest pokazane, że nasza prognoza i budżet odpowiadają wymaganiom zapisanym w ustawie o finansach publicznych w artykule 243. To jest taki specyficzny wzór, z którego wynika, że spłata długu z odsetkami nie może być przekroczyć jakiegoś tam pułapu i my jakby widać, że nie jakby, tylko po prostu spełniamy ten warunek, tak? To jest ważna informacja. I następna informacja to jest taka, że w pierwotnym WPF-ie był na 2015 rok zaplanowany kredyt w wysokości 2 milionów, ale pan burmistrz po dokonanej autopoprawce obniżył ten kredyt o kwotę 500 tysięcy, czyli w 2015 roku zaplanowany jest do zrównoważenia budżetu kredyt w wysokości 1,5 miliona złotych. Bardzo dobra wiadomość. Aczkolwiek po zakończeniu roku, po rozliczeniu roku 2014, czyli gdzieś tam w końcówce lutego, może się okazać, że jeszcze będziemy mogli obniżyć ten kredyt. To może tyle na temat samego WPF-u. Drugim załącznikiem do WPF-u jest wykaz przedsięwzięć. I w tym załączniku pokazujemy przedsięwzięcia wieloletnie i przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, czyli punkt 1.1 i wydatki bieżące. To jest drugi. 12 jest to. Wykaz przedsięwzięć się nazywa ten załącznik. Czyli są w rozbiciu wydatki bieżące, wydatki majątkowe finansowane z środkami czy współfinansowane środkami unijnymi. W następnym punkcie 1.3 są wydatki wieloletnie z naszego budżetu już bez unijnych środków. I w tych wydatkach są zapisane dwa na 2015 i 2016 rok, czyli finansowanie zakupu lokali mieszkalnych w rozbiciu na 2 lata i budowa drogi wewnętrznej od Cmentka do Daszyńskiego też w rozbiciu na 2 lata. No i to jest tyle, co można by powiedzieć na temat WPF-u. Ja mam pytanie pani Olo. Tak? Już w tej, że tak powiem, opisówce, tak? Tak. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i to jest kwota bazowa zobowiązań gminy, wynika tam zamknięcia i wyniesie 31 896
Na koniec 2014 roku. Może Pani powiedzieć, jaki to jest procent całego budżetu miasta? Do 80 milionów, no to gdzieś około 40%, niecałe 40%. A bezpiecznie możemy się, że tak powiem, zadłużać? Według starych zasad ustawy o finansach publicznych do 60%. Czyli to jest bezpieczne. Natomiast no nie ukrywam, że taki trochę przerażający jest ten rok, bo tak naprawdę to wynika, że my teraz będziemy w większości to tylko długi płacić, bo na zero, że tak powiem, z kredytu wychodzimy w 2021. Czyli to jest bardzo daleka, że tak powiem, odległość, tak? No tak. Lata świetne. Ale jak się spotkamy tu w 2021 roku, jaki będzie nastaw? No tak. Dobrze zrozumiałem, nie możemy za szybko spłacać kredytu. Czy możemy? Nie możemy, dlatego że wtedy nie spełniamy tego artykułu 243. Czy to jest publikowane? Jak to jest logika tego przepisu? Proszę? Czy to jest publikowany ten przepis? Skąd to się wzięło? Z ustawy o finansach publicznych. Wzięło się to stąd. Tak naprawdę to nie bardzo pamiętam, jaka to była geneza tego artykułu, ale chodziło o to, że budżet państwa był bardzo zadłużony. Nasze zadłużenie dodawali do budżetu państwa i się okazywało, że przekraczamy ten pułap, który nam Unia określa, tak? I po to, żeby ograniczyć samorządom, wprowadzono zapis artykułu 243, chociaż ten artykuł dotyczy też budżetu państwa, tak? Czyli po prostu. A przy okazji nam się oberwało, tak? Bo samorządom bardziej odpowiadał ten wcześniejszy zapis, 60% dochodów. Był on czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu go, jakby nie w ryzach. Natomiast tutaj to trzeba bardzo pilnować, żeby się zmieścić w tym pułapie, tak? Żeby spełnić. A ile maksymalnie moglibyśmy spłacać? 2015 rok to jest tak na styk. Czyli maksymalnie cały czas. Tak. W roku 2014, to jak Państwo pamiętacie, starzy radni, brzydko mówiąc, zwiększyliśmy spłatę, tak, kredytu o 200 tysięcy, bo tylko tyle mogliśmy, żeby jakby z nawiązką, nie? Jeszcze w roku 2014 umorzono nam w Narodowym Funduszu pożyczkę, czyli to, co nam umorzyli, to ja też spłaciłam wcześniej kredyt. Także mamy nadpłacony kredyt z lat ubiegłych ponad 300 tysięcy. Jakby wcześniej spłacone niż trzeba było. To taka rezerwa na któryś tam rok, jakby coś tam. Umorzono nie... pożyczkę w jakiej wysokości, jeśli można? 210 tysięcy. Jaka jest średnia stopa oprocentowania tych kredytów, które mamy? Właśnie jest teraz, ponieważ te stopy ciągle maleją, to dzisiaj dostałam zawiadomienie z banku, bo ciągle nam przysyłają 2,77 jest oprocentowanie. Bardzo niski, tak. My mamy wszystkie kredyty z przetargu. To banki, żeby wygrać, że tak powiem, zamówienie, to schodzą z kredytów, z oprocentowania bardzo. Największe oprocentowanie, które było w latach tych, kiedy było w ogóle wysokie oprocentowanie, to my mieliśmy niecałe 6%. A teraz jest 2,77. No, idealny klient, jeszcze miasto w Polsce nie zbankrutowało żadne. No, zdarza się tam niektórym, no, ale oni badają kondycję w ogóle na przestrzeni kilku lat i prognozy stwierdzają, że jest klient dobry. A czyli tu wielkiego bólu nie ma, czy ten kredyt jest, nie trzeba na gwałt spłacać? Nie ma potrzeby na gwałt, dlatego że to z harmonogramu spłat wynika. Tak? A koszty kredytu tych spłat wszystkich wyliczała Pani? Jakie poniesiemy do 2021? Tak, ja wyliczałam to w około miliona rocznie trzeba liczyć, 2018, tak? Teraz. A co rok będzie coraz mniej, prawda, jeżeli nie będziemy zaciągać w następnych latach kredytów, tak? 7. No kredyt kosztuje, nikt nie da nam za darmo kredytu, niestety. Pomimo 2,77 to jednak dużej kwoty się liczy. No tak, od do 20 6, 7, paru milionów. 5, 7 milionów tak. Jeszcze kosztów trzeba by jeszcze zapłacać, koszty samych kredytów. Chyba, że Pan radny chce założyć za nas, to wtedy z chęcią przyjmiemy. Bym miał takie pieniążki, z chęcią. Czy są jeszcze pytania do projektu numer 1? Ja miałbym. Proszę bardzo. Dochody majątkowe na stronie pierwszej. Tak. Ze sprzedaży majątku jest założone 2 miliony. 2 miliony. Z
czego to wynika? Z sytuacji, prognoz, jakie ma Wydział Mienia, tak? To, co planujemy do sprzedaży, jest to tak, nie jest to kwota ani wygórowana, ani za niska. Jest to taka kwota, którą my uzyskujemy. Do tego wchodzą też jeszcze przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. To też traktowane jest jako dochód majątkowy ze sprzedaży. No i tak to wychodzi. A ma Pani może informację, jak to wyglądało, te dochody przy sprzedaży majątku w poprzednich latach, na przykład w poprzednich 2 latach? Tak, mam, tylko nie teraz, tak? A mógłbym prosić oczywiście o na sesję? Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze do tego projektu? Czy widać już dzisiaj jakąś potrzebę, będziemy w przyszłości musieli zaciągać kredyt? I w związku z tym dalsze pytanie, czy są jakieś mechanizmy w mieście, żebyśmy mogli akumulować środki, żeby potem ewentualnie nie trzeba było zaciągać kredytu? To znaczy tak, myślę, że w momencie, kiedy wejdą programy unijne z tego zakresu 2014-2020, to my na pokrycie udziałów własnych, to podejrzewam, że będziemy zmuszeni do zaciągnięcia kredytu, tak. Są też inne okoliczności, na przykład konieczność termomodernizacji wszystkich budynków oświatowych. Zawsze jest jakaś konieczność, ale teraz tak. Na przykład jak już był ten kredyt na 2 miliony, zamiast obniżać kredyt, to można było te pieniądze zakumulować i byłoby na termomodernizację bez konieczności zaciągania nowego. Znaczy ten kredyt nie jest zaciągnięty, on jest zaplanowany, tak? Aha. Czyli też, że... To jeszcze stary budżet. Jeżeli będzie potrzeba. Jeżeli, znaczy inaczej, zaplanowany był 2-milionowy. Teraz zaplanowany jest 1,5-milionowy. Tak? Natomiast to nie ma jakby kumulacji żadnej, lokaty nie zrobiliśmy z tego, tak? Obniżyliśmy tylko ewentualną konieczność do zbilansowania budżetu, zaciągnięcia kredytu. Tylko taki mechanizm. A jakie oprocentowanie jest tego kredytu? Na razie jeszcze nie wiemy, to na razie po to, żeby zrównoważyć budżet. Po to, żeby zrównoważyć budżet, na etapie planowania planujemy taki kredyt. Planowaliśmy 2, obniżyliśmy do 1,5. Po rozliczeniu roku może się okazać, że będzie to na przykład 1 000 000, tak? Ale w trakcie roku ja nigdy się nie spieszę z zaciąganiem kredytu w pierwszym półroczu, bo później życie pokazuje jakieś tam nieplanowane dochody, jakaś dodatkowa sprzedaż wchodzi, może się okazać, no, nie będzie w ogóle kredytu. Że albo będzie mniejszy, albo w ogóle nie trzeba będzie, tak jak było w roku 2014. Też był planowany kredyt 1 600 000, nie zaciągnęliśmy ani złotówki, bo się okazało, że wystarczyło tych pieniędzy i były takie dochody, że nie trzeba było zaciągać. Planowany jest na rok. Planie, tak? Tak, budżet jest planem rocznym. Tutaj też patrzę, że podatek od nieruchomości odrobiny z 2015 się zmniejszy. Czym to może być spowodowane? Zmniejsza się? Tutaj 9 milionów 705 tysięcy, a tutaj 9 578 tysięcy. Z czystej ciekawości, czy to jakieś prognozy? W 16 się zmniejszyło. Tak, w 16. Tak, to, myślę, że to jest, tak, to jest po prostu... Czy to obniżanie tych podatków od nieruchomości? Nie, jest to założone, plan jest zrobiony na następne lata jakby bezpieczny, żeby nie wywindować za dużo, tak? Ani dochodów, ani wydatków, a to jest to po prostu chyba jakieś niedopatrzenie moje, że to wyszło tak. Nie, prawidłowo. Tak? Taka tendencja ma być. Może tak pomyślałam. Może tak pomyślałam. To jest zgodnie z naszym tak. Z kolei dochody z tytułu subwencji gminnej wzrosły w 2016. No bo jest taka tendencja, że dochody rosną z subwencji, co roku jest więcej subwencji, a to dlatego, że koszty utrzymania, bo subwencja ogólna w większości jest to subwencja oświatowa. Koszty utrzymania oświaty ciągle rosną i tak rośnie nam, rosną nam dochody z subwencji, rosną nam dochody z dotacji też zawsze, chociaż tutaj na 15 rok to jest zaplanowany według jakby już zawiadomień wojewody, bo przede wszystkim od wojewody mamy dotacje, tak? A następne lata to też, proszę zobaczyć, bezpiecznie na te 21 milionów.
lata od 16 dalej do 21 są to prognozy tylko, tak? One będą później w miarę uchwalania budżetów na poszczególne lata korygowane, tak jest. Prognoza na ten rok wynika z budżetu na ten rok, tak? Na 15, tak. Jest powiązana z budżetem. Kolejność głosowania, czy to nie jest to, o co walczyliśmy w poprzedniej kadencji, że to była zamieniona, bo to jest logicznie tak. Ja wiem, ponieważ sama byłam tego samego zdania, to jak Państwo pamiętacie, nie wiem, do lata chyba tak było, tak? Że uchwalaliśmy zmiany budżetu dopiero prognozy. Aż Rio nam zwróciło uwagę i uprzejmie poprosiło, żeby zmienić tą kolejność, żeby robić najpierw prognozę. Dla nas wydaje się nielogiczne. No dla mnie też nie jest to. Dla nas jest wiążące, że oni proszą? No nie, ale czy jest to jakiś problem, żeby... Nie, żebyśmy sobie znowu kłopotów nie robili, bo jeżeli będziemy głosowali na tej prognozę, potem coś w budżecie zmienimy, coś wypadnie albo dojdzie, to znowu będzie problem, bo tam już jest przegłosowane przecież. Więc jeżeli to nie jest obligatoryjny warunek, nie zmuszają nas, to może róbmy tak, jak było, bo to jest logiczne. I... Twierdzą w Rio, że z prognozy wynikają wskaźniki, które budżet musi spełniać i jakby prognoza powinna być pierwszym dokumentem i pod tą prognozę zrobiony budżet. Pani tworzy to jak? W jakiej kolejności? Jednocześnie. Jednocześnie, tak. Akurat robię to ja, to czy zrobię to najpierw, czy tam, to i tak musi zagrać. W przyszłości, jak będą głosowania wyglądały, jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli jakąś zmianę w budżecie zrobić? Co wtedy zrobimy? Skorygujemy jedną i drugą uchwałę. Czyli pierwszą głosujemy, przechodzimy do niej, wynika rozbieżność, wtedy wraca to, tak głosujemy jest. Jeszcze raz poprawioną, tak prognozę jest. I budżet. Tak jest. Kiedyś była przerwa robiona chyba. Kiedyś była przerwa, tak pamiętam, na sesji i wracaliśmy do projektu uchwały. Chociaż pan przewodniczący mówił mi, nie wiem, czy państwo byliście na tym szkoleniu, co było w sobotę, z tym panem gdzieś tam z Mazowieckiego, że on mówił, że jest różna praktyka. Że im najpierw budżet uchwalają, później prognozy. Są takie województwa, gdzie najpierw prognoza, później budżet. Czyli jak się tam wyjąć? Tak, jak tam sobie wypracują. Tak. Czy do tego projektu jeszcze raz macie uwagi? To przechodzimy do projektu drugiego. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok. Ja myślę, że może zaczniemy od tego, jak się Państwo radni zgodzą, żeby Pan Burmistrz nam najpierw wyjaśnił swoje autopoprawki, bo budżet mieliśmy już wcześniej w innej formie, a teraz może zacznijmy od autopoprawy, proszę? Tak, wydaje mi się, że propozycja jest zasadna, bo ponieważ akurat tak się złożyło, że terminy te budżetowe, powiedzmy, pokryły się z terminami wyborczymi i kadencja się kończyła, tak? Więc to tak... Wyszło pół na pół, tak? Tak, czyli budżet dlatego proponuję od tego zacząć. Tak, budżet był sporządzony jeszcze w tamtej kadencji, a będzie przyjmowany w nowej. My zaczęliśmy właśnie, tak jak pani skarbnik wcześniej państwu wyjaśniła, zaczęliśmy nasze dyskusje, analizy poprawek budżetowych od tego, żeby jak maksymalnie zmniejszyć zapisany kredyt w budżecie, czyli tak poprzesuwać pieniądze, powiedzmy, czy zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby oczywiście bez jakichś drastycznych kosztów dla funkcjonowania miasta, bo to by było niezasadne, ale racjonalnie zmniejszyć planowany kredyt, mając też w pamięci to, że planujemy bardzo wiele rzeczy w przyszłych latach i kondycja finansowa miasta musi być na tyle stabilna, żebyśmy nie musieli się martwić o to. Muszę duże przedsięwzięcia, że przypomnę chociażby o plaży, którą planujemy przebudowywać od twierdzy. Także są to bardzo kosztochłonne przedsięwzięcia i jeżeli będziemy potrzebowali środki zewnętrzne, to ten wkład własny musimy zabezpieczyć. Może zacznę tak od tych najbardziej intrygujących, od zmniejszenia dochodów 400 tysięcy z mandatu. To ja radnym również tłumaczyłem, że nie chodzi o to, żeby mandatów w ogóle nie było, bo prawdopodobnie one będą, ale chodzi o zmianę filozofii podejścia do funkcjonowania straży gminnej, czyli w naszym przypadku straży miejskiej. Ustawa o strażach gminnych jakby z założenia miała dać samorządom takie narzędzie porządkowe na terenie własnych gmin, które miało być utrzymywane z własnych środków. No, stały się niektóre straże gminne, tak jak widzimy w mediach, taką firmą, która ma łatać dziury budżetowe i właśnie z taką filozofią nigdy się nie zgadzałem. Bo po to,
Słucham? Nawet może powiedzieć, że stworzyły. Nawet stworzyły, tak. W niektórych tam było, że w jednej gminie, a główną pozycją budżetu to były wpływy z fotoradaru. Tak było niestety. I zmiana filozofii ma polegać na tym, że to nie jest duża kwota dla budżetu. 40 tysięcy to nie jest dla tych 80 paru milionów jakaś wielka pozycja, ale pokazuje też jakby sposób podejścia do straży, który się będzie ewaluował, zmieniał i będziemy oceniać strażników po tym, jak funkcjonują, czy w ogóle całą instytucję jako Straż Miejską. Polega to na tym, żeby nie istniał nawet taki mentalny przymus do nakładania mandatu. Bo to powstaje taki paradoks, że my z własnych podatków mamy utrzymywać straż, którą stworzyliśmy, a jednocześnie nakładamy na siebie jakby obowiązek ściągnięcia od siebie głównie, no bo nie tylko od przyjaznych ludzi, jakieś tam kwoty. Strażnik nie ma mieć w głowie takich zadań jak kończy się rok, a my nie wykonaliśmy planu 400 tysięcy i że teraz będę szukał koniecznie miejsca, gdzie wykroczenie jest i nałożyć na kogokolwiek mandat. Straż Miejska ma funkcjonować na zasadzie pomocy mieszkańcom i osobom przyjezdnym, a mandaty nakładać w ostateczności. Ja rozmawiałem z komendantem i zdaję sobie z tego sprawę, że jest grupa ludzi, dla których pouczenie ustne nie skutkuje, tak? ani inne. I być może po, w cudzysłowie mówiąc, recydywie nawet niektórych, być może ten mandat będzie konieczny, bo jest to pewna gradacja kary. Nieplanowane dochody dla budżetu są rzeczą normalną, to znaczy nie są groźne. Więc niezapisywanie jakikolwiek po stronie dochodów wpływów z mandatów ma tylko spowodować zmianę mentalności podejścia do funkcjonowania straży. Natomiast być może 40 tysięcy wpłynie tak czy inaczej. Tego nie wiemy, ale jak nie będzie miał strażnik konieczności ukarania, to chodzi nam o to, żeby nie musiał tego robić pod presją jakiegoś tam wykonania budżetu. Taką poważną pozycją w zmianach jest zwiększenie wydatków o 670 tysięcy na przebudowę ulicy Kombatantów. Pamiętacie Państwo, też użyję tego sformułowania, tych starych radnych. Ten temat, zresztą nowy radny też zna temat. Były postępowania w sprawie ulicy Kombatantów przeprowadzane w poprzedniej kadencji i były nieskuteczne. Z uwagi na to, że zakres prac, żeby wykonać to zgodnie ze sztuką i tak prawidłowo i żeby było wszystko jak należy, a jestem zwolennikiem tego, że jak już się do czegoś dobieramy, to trzeba zrobić to raz, a porządnie, przekroczył możliwości finansowe zaplanowane na ten cel. W związku z tym, po dyskusjach z Wydziałem Technicznym, zadecydowałem, że zwiększymy tę kwotę i zrobimy tę ulicę Kombatantów od A do Z, to znaczy, jeżeli chodzi o jezdnie i krawężniki. Na tyle nam ta kwota powinna wystarczyć. A w drugim etapie zajmiemy się chodnikami, tym bardziej, że tutaj jeszcze wczoraj na komisji był pan tam ze wspólnoty Daszyńskiego 13. Wspólnota walczy też o urządzenie parkingu. Ten parking będzie, miałby być w okolicach ulicy Kombatantów, więc jakby te prace na chodnikach też tam jakiś zakres będzie. Więc dobrze by było zrobić najpierw jezdnię, później zrobić ten parking, a na końcu już przejąć od powiatu, bo tam też Skarb Państwa ma kawałek gruntu, uporządkować sprawy własnościowe i ten drugi etap zrobić. Czyli to zwiększenie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że nie robimy czegoś więcej, tylko nie starczyło poprzedniej kwoty na zrobienie tego w sposób taki prawidłowy, łącznie z podbudową. Mhm. Słucham. Czy można to być, prosić o informację na sesję, czy będą krawężniki kamienne, czy betonowe? Myślę, że będą krawężniki betonowe, bo na pewno są dużo tańsze, ale to mówię tak intuicyjnie, nie sprawdzając. Ta kwota była zwiększona na podstawie wyliczeń Wydziału Technicznego tak naprawdę po takich kosztach koniecznych, tak? Ja wiem, że krawężniki kamienne są na pewno trwalsze, ale na pewno są też i dużo droższe. Zgadza się? Zgadza się. Pomyślałem o bardzo kompleksowym rozwiązaniu tam sprawy na wiele, wiele lat. Dlatego pomyślałem o kamiennych. Gdyby się to zmieściło w planowanej kwocie, to być może trzeba będzie zrobić, ale to już ustalimy dobrze z osobami, które zajmowały się tematem. Następny wydatek, który może budzić tutaj pewne takie wątpliwości jako nowy, to jest przeznaczenie 200 tysięcy na remont przychodni, tak? Tak. Mhm. Budzi. Tak. Jest to wydatek dla nas, znaczy inaczej, nie wziąłem ze sobą materiałów, ale to może na sesję wezmę, to Państwu zacytuję. Jakiego rzędu kwoty tam są konieczne, żeby zmodernizować cały ten budynek przychodni na ulicy Wodosięgowej? Tam nawet według niektórych szacowań jest to nawet 1 000 000 zł.
200 tysięcy jest to z przeznaczeniem na ewentualnie, jeżeli była konieczność wymiany instalacji elektrycznej, chociaż nie wiemy, jeszcze dzisiaj jest zlecona dopiero ekspertyza, czy jest konieczność, i na termomodernizację, tak mówiąc bardzo ogólnie, czyli na elewację i stolarkę. Ten wydatek jest o tyle zasadny, że on jakby od razu przynosi pewne korzyści, czyli ogranicza koszty związane z energią. I na tyle jest przez nas do poniesienia zasadne. To zresztą jest sprawa dosyć ważna, dlatego że wszystkie gabinety, lekarze prowadzący podstawową opiekę zdrowotną, chyba zdaje się wszyscy podpisali się pod takim pismem, jakby wzywającym miasto do pewnych negocjacji, do pewnych rokowań, do pewnych rozmów na temat remontu tego całego budynku kompleksowo. Charakter tego budynku, świadczonych usług tam medycznych, no wymusza jakby zrobienie tego w sposób etapowy. Bo ciężko też wyobrazić sobie, że wszystkich lekarzy POZ-u przeniesiemy gdzie indziej, bo takich budynków nie mamy. Ale też ciężko wyobrazić sobie, że robimy na przykład remont instalacji elektrycznych w działającym gabinecie lekarskim. No, przychodzi pacjent i wchodzi elektryk i kuje bruzdy. Tak? Więc będą wyłączenia na pewno jakieś części budynku i tego organizacyjnie jeszcze nie mamy opracowanego, ale ten wydatek jest pierwszy, który możemy ponieść i mieć wymierne korzyści. Oczywiście wiąże się to też zmianą uchwały co do cen metra kwadratowego. Istnieją jakby według mnie dwie drogi, które będę lekarzom starał się przedstawić. To pierwsze jest takie, że oczywiście możemy zostać na preferencyjnych warunkach, jeżeli już tak, nie na takich jak są, ale powiedzmy na trochę wyższych, i miasto wtedy robi remont w ciągu 10 powiedzmy lat i jest wieczna budowa, albo partycypujemy w kosztach w ten sposób, że podwyższamy do standardu takiego, jak jest na Bohaterów Westerplatte, gdzie ma powiat swoje przychodnie i tam są ceny dużo wyższe, tak. Ale też i standard był podniesiony przez remont. Tak. Czyli możemy zrobić to szybko wspólnie albo wolniej i w dalszym ciągu jakby miasto będzie, traktując to jako pewne zadanie własne gminy, tak? Czyli opiekę zdrowotną i udostępniając gabinety, będzie robił to wolniej. Która wersja zwycięży, ciężko mi dzisiaj powiedzieć, dlatego że jeszcze tego spotkania z lekarzami nie było, ale w tym kierunku należy iść i stan techniczny tego budynku wymaga nakładów, jeżeli chodzi chociażby o samą termomodernizację. Tu też w budżecie, ale trochę gdzie indziej zapisane, jest też audyty energetyczne dla wszystkich naszych placówek oświatowych. Sprawa jest o tyle istotna, że w 2017 i 2021 też zmienił się wymagania co do tych wartości energetycznych. My musimy zrobić modernizację tych budynków, bo już nie chodzi nawet o same oszczędności na energię, ale chodzi o to, że one wymagają zwyczajnie remontu. Gdzieś tam w przedszkolu ucieknie woda z dachu, tak? Są takie sytuacje, które wymagają już nakładu, więc od razu można by było przeprowadzić też i remont, tym bardziej, że na to będzie można pozyskać pieniądze zewnętrzne. I o tym właśnie mówiłem, o tym zadłużaniu, bo na przykład istnieje możliwość wstrzymania pożyczki z tego Funduszu Ochrony Środowiska, tak? Na modernizację. To będzie kilka milionów złotych na pewno, ale wszystkie szkoły w zasadzie nasze wymagają, oprócz siódemki, wszystkie i przedszkola wymagają już podejścia do tego w sposób kompleksowy, ponieważ kiedyś tylko robiono takie rzeczy doraźne. Tak, wymieniono okna, na przykład, ale okna nie, dzisiaj już te okna, które są wymienione, nie spełniają już dzisiejszych na przykład standardów, jeżeli chodzi o termomodernizację. Czyli dzisiaj one by już, no tak w zasadzie powinny być wymienione. Gdybyśmy chcieli te nowe okna zaliczyć do tego standardu, już one go nie spełniają, a następne nie będą spełniały w 2017, następnym w 2021. Czyli patrząc tak już całościowo na ten temat, jeżeli zrobimy teraz audyt według dzisiejszych wymogów, to musimy ten remont przeprowadzić jakby do 2017 roku. Chyba że założymy, że to będzie od razu spełniał, parametry będą spełniały wyższe, to wtedy wydamy dużo więcej pieniędzy, ale będziemy mieli spełnione normy na kolejne lata. Oczywiście teoretycznie, bo musimy jeszcze to zrobić w praktyce. Wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania, ale one dzisiaj są po prostu zwyczajnie droższe. Tak jak wszystko wchodzi nowe, tak po pewnym czasie staje się dopiero tańsze. Podobnie jest z przychodnią, więc jakby ten wydatek na ten rok jest zapisany, ale z lekarzami trzeba jeszcze ten temat
do końca omówić i jakiś tutaj kompromis, wydaje mi się, zawrzeć. W poprzedniej kadencji nie udało się nigdy podwyższyć stawki czynszu. No, staje się to koniecznością. Taki był, że na bohaterów był remont, a tutaj to nie, między innymi. No, ale staje się jakby to koniecznością, ponieważ inicjatywa jakby wychodzi też od lekarzy. Mhm. Pytanie? My robimy nakłady. Pan bym powiedział, że my od razu mamy korzyści. To my mamy korzyści, czy kto płaci za media? Dobrze, panie. Przychodni, ty. No tak, ale to jest nasz budynek, tak? Generalnie. My sobie zmniejszamy koszty. My sobie? Czemu? Bo my płacimy za utrzymanie budynku, tak? Czyli za... jeśli będzie ocieplony budynek, to automatycznie będzie... Nie zejście z kosztów ogrzewania. Za ogrzewanie nie płacimy, tak? No, bym musiał sprawdzić w Wydziale Mienia. Nie. Chodzi o to, żeby to wykorzystać na negocjacje, bo my inwestujemy, korzyść mają lekarze, nie? To co, cały czas to tak? Ale mówimy też o czynszu, że o ale mówimy też o komforcie cieplnym pacjentów, tak? Bo to jest tak, że my... A tu nie ma żadnej łaski, oni muszą zapewnić, nie? Także muszą niekoniecznie, dlaczego? No nie, no. Jeżeli idziemy do lekarza, a wieje przez okno, to choćby nie wiadomo co, to nie ma... Lekarze po prostu albo uszczelniać, albo tego. To nie chodzi o to, że to, żeby wykorzystać to jako argument, bo to cały czas wypływało, od 4 lat jakiś czas wypływało, dlaczego tam są takie dynamiczne, zupełnie absurdalne stawki. Być może przy tej okazji jakoś to trzeba po prostu postawić na nogi, a nie na głowie. Jak do to, co pan Grudź mówił, tak? Że wtedy można negocjować, tak jak spytałam, co z czynszem na początku. Oczywiście, tak? Dlatego... Po tej stronie modernizacji... Pewne rzeczy trzeba zrobić, moim zdaniem, od razu, tak? Bo to jest akurat ważna sprawa, ze względu na chociażby komfort cieplny i pacjentów. Ja byłem tam, robiłem badania stawu wstępne, akurat tak się złożyło i... Ale już jeżeli oby gdzie żebymy, to nie jest... To jest niecały obiekt chociaż. Tylko gabinety. Wszystko jedno, ale to już najemca jest zobowiązany do zapewnienia tego komfortu. My ponosimy nakład, bezpośrednią korzyść ma najemca. Nie my. Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie... Tak. Pomieszczeń dla POZ-ów, tak. Dla podstawowej opieki zdrowotnej. W poprzedniej kadencji pamiętam też tłumaczono. To jest zadanie gminy. Gmina musi zabezpieczyć. Nie, gmina ma wspierać działania w zakresie ochrony zdrowia obywateli, ale nie jest powiedziane, że ma zabezpieczać pomieszczenia. Oj, chyba musi zabezpieczyć. Ale nie, to i ale tak. To trzeba sprawdzić. W każdym razie. Ale chcemy, żeby mieli tego, tylko niech to będą normalne jakieś rynkowe wartości, żeby to nie było tak, że... Do tego będziemy zmierzać, tylko teraz trzeba też ustalić, czy wymiana na przykład stolarki nie byłaby i tak naszym kosztem, tak? Bo ktoś, kto by wymienił, to sobie no, nie w swoje mienie, tak? Czyli i tak byśmy musieli... Nie, to jest inwestycja w obcych środkach pałk, to absolutnie tak się robi. Oni to wymieniają, amortyzują, wpisują sobie w koszty, to jest... Do ustalenia, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast... Jest okazja, żeby to postawić na nogi, więc dobrze trzeba by było rozpoznać, dobre argumenty przygotować i wtedy to się da. Zrobimy remont, zrobimy standard tak jak na bohaterów, ale no i stawki będą. No zdecydowanie, no coś za coś, dlatego to mówię. To okej. Okay. No. Tak, poza tym przypominacie sobie Państwo początek roku, kiedy były negocjowane stawki z NFZ-em. Wpłynęło do nas też również zapytanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jesteśmy w stanie zapewnić inne lokale, gdyby lekarze nie podpisali kontraktów. Tak? Czyli my nie mamy innych lokali tak naprawdę, które spełniałyby wymogi gabinetu lekarskiego. A no tak, ale to myślę, że tak trochę formalność, bo my już dostaliśmy 24 grudnia jako szpital, że musimy, czy składamy deklarację, że przyjmiemy pozostałych pacjentów, gdyby lekarze POZ-u nie otworzyli swoich gabinetów i myśmy taką deklarację złożyli, że będziemy wszystkich przyjmować pacjentów bez względu na przynależność, że tak powiem, do lekarza rodzinnego i tak rzeczywiście było, że pacjenci do nas i zwykli przyjeżdżali, bo tam też było zamknięte, tak? Ale tutaj pan Burmistrz ma rację, że jakby nie mamy gdzie przesunąć, natomiast no, ja też się z tym zgadzam i to było w poprzedniej kadencji poruszane, że owszem, stawki są na bohaterów dużo wyższe, standard jest wyższy, ale stawki są wyższe. Ale tłumaczenie było właśnie takie, że standard jest niższy, więc stawki są niższe. Teraz podwyższamy standard, oszczędzamy energię i jednocześnie możemy podwyższyć stawki. Tak sądzę. Pomieszczeń zastępczych na czas remontu dalej nie ma, tak? No to jest kwestia organizacyjna, jest do ustalenia. Aha, tam są części, w razie można to rzeczywiście jakoś też nawet. Można wykorzystać tam, podzielić. Nasze obowiązki wynikają z ustawy o samorządzie, tak? Nie, z ustawy jeszcze o opiece zdrowotnej. Jeszcze jest jakby specjalna ustawa, tak?
To te POZ-y to z tej ustawy wynikają, bo w samorządzie to jest tak ogólnie zapisane, nie? A w te szczegółowe, na przykład to, że my dofinansowujemy zakup sprzętu medycznego, to też wynika z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, o SOS-ach. Także tam jest to możliwość stworzona, nie ma obowiązku. Na przykład na zakup tego sprzętu. Mamy możliwość. No, tak, mamy możliwość, możemy, nie ma obowiązku, oczywiście, że nie ma. A z pomieszczeniami myśli Pani? A z pomieszczeniami zdaje się, ale nie będę twierdzić, muszę to sprawdzić. Dobrze wiedzieć. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. No i w tym samym dziale kwestia zakupu lokali mieszkalnych. Pierwotnie było zapisane 1 200 000 na 10 lokali mieszkalnych. Po analizie rynku stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie w tym roku wydać 1 200 000. Jednocześnie byłoby to niecelowe zapisywanie takiej kwoty i obciążanie budżetu, skoro wiemy, że nie wydamy 1 200 000. Tak bezpiecznie zapisaliśmy 600 000, tak? Gdyby się udało ogłosić przetarg, bo w tym kierunku będziemy szli i tak jak poprzednio w spółdzielni zakup całej klatki. To ja miałam swoje, że to lokale, a nie jakieś generyki. To może nie lubię jeszcze przecież. Ale to na 2 lata. Aha, sorry. Jest 2000. Tak, czyli zrezygnowaliśmy z połowy tej kwoty, świadomie, ponieważ tak z analizy krótkiej wynikało, że jak się uda cokolwiek zrobić, to pewnie proporcjonalnie do zaawansowania prac, czyli a gdyby nawet potrzeba było, no to te pieniądze się, że powiem, zdobędą. Czy to jest zalążek polityki mieszkaniowej miasta? Nie tylko zalążek, ale to chyba konieczność strategii mieszkaniowej wynikająca, że musimy. Tak, zakupić. To do tej pory się nic nie działo. Czy to jest pierwszy ruch, tak? Tak, to jest. Proszę, chciałam spytać, pani pamięta, kiedy się ostatnio lokale mieszkalne zakupowały? 2007. O, no właśnie. Dziękuję. Czyli będzie to raczej zakup mieszkań na rynku rynkowych, tak? Na rynku pierwotnym. Tak. W standardzie? Minimalnym, takim jaki lokale mieszkalne muszą spełniać. Czyli takich rozwiązań jak budynki komunalne jakieś nie rozważamy, nic nie tego, po prostu na rynku. No jest, są rozważane, jest kilka wariantów, ale ten jest wariant najbezpieczniejszy. Czyli ktoś buduje, a my od niego w drodze przetargu kupujemy, tak, mieszkania. Bo można oczywiście tworzyć i własny budynek, budować, ale to trzeba mieć działkę, tak, na której ten budynek, ktoś musi tę inwestycję realizować. Czyli my w Giżycku nie mamy raczej takiej. Co z tym budynkiem na Kościuszki? Ponownie został wystawiony na sprzedaż. Obniżyłem cenę chyba 30 000, z tego co pamiętam, w stosunku do pierwszej. Było zainteresowanie. To jest taka ciekawa sytuacja, że było zainteresowanie, natomiast nikt nie płacił wadium. Być może ewentualni inwestorzy czekają na obniżenie ceny ten budynek, a być może dlatego to jest spalone. A być może zniechęca do zakupu to, że jest chyba w gminie ewidencji zabytków. Więc tam jakby nie za dużo można ingerować w ten budynek. Więc jest pomysł, zleciłem również naczelnikowi Wydziału Mienia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, czy w przypadku, gdyby nie udało się go sprzedać i teraz, on nie może tak długo stać w takim stanie, tak? Bo to jest tam niepożądany przecież. Już kilka lat tam brzuski niedługo będą podlegały zezwoleniu na wycięcie, tak, na tym dachu. To czy da się go zaadoptować na budynek użyteczności publicznej? A te socjalne nie można. Można, ale to jest w tej chwili to już chyba sprawa kosztów. Tak, że będziemy. Z łazienką coś takiego. Tak, z łazienkami jest problem. No tak, o ile tutaj, ja jestem, powiem szczerze, za, że te lokale mieszkalne będą, że tak powiem, w jakimś tam budynku, jedna klatka. I tak jak Pan Burmistrz mówił, i taniej, i myślę, że też nie są chyba deklarowane tak wtedy te mieszkania przez ewentualnych lokatorów. Natomiast mam pytanie, bo co z budynkiem przy Kościuszki, to już wiemy, a co z budynkiem tego przedszkola koło basenu? Które od lat też niszczą i też pewnie brzuski zaraz będą na grosze. No tam już na pewno są dużo grubsze. To też jest taka dosyć ciekawa sprawa, dlatego że stan techniczny tego budynku jest bardzo słaby. Nie ma co tam nawet być, nie trzeba być jakimś ekspertem branży budowlanej, żeby na niego spojrzeć i zobaczyć, że wymaga wielu nakładów. Natomiast pojawiło się w
tym tygodniu nawet akurat, czy w zeszłym, jakoś tak w ciągu ostatnich kilku dni, pojawiło się dwóch potencjalnych inwestorów, którzy, tak, ale nie są to jakieś super poważne oferty, typu, że na pewno już bierzemy, więc pojawiło się zainteresowanie, żeby w jakiś sposób te budynki, ten budynek w zasadzie zagospodarować. Jeden jest to na działalność, powiedzmy, znaczy mamy tam ograniczenia pewne, tak? Nie możemy go na każdą działalność, dostaliśmy go od samorządu województwa pod pewnymi warunkami, ale nie możemy tego budynku na każde sprzedać, bo nie będzie bonifikaty. Więc nakłady są tam bardzo poważne. Wiem, że kiedyś był jakiś pomysł urządzenia tam przedszkola i odstępowali inwestorzy od tego ze względu na tak duży zakres koniecznych prac, że bardziej opłaca się wybudować budynek od początku, niżeli remontować ten. Natomiast tych dwóch potencjalnych inwestorów, jeden to jest branża, powiedzmy, bardziej kulturalna, a drugi jest to branża edukacyjna, czyli szkoła. Tak, gdyby się udało to w takiej formie, jak szkoła zaproponowała, przekazać im, to by było dla gminy bezkosztowe, ale to jest jeden z wariantów, który jest brany pod uwagę. Jesteśmy umówieni na luty, kiedy przyjadę, ponieważ są to ludzie spoza Giżycka, przyjadą z jakimś rzeczoznawcą swoim, budowlanym, pojedziemy tam, obejrzą, ponieważ i miejsce, i kubatura, wszystko im pasuje. Potencjalne nakłady też, więc być może będzie tak, że ten budynek zostanie odremontowany, ale to jest w fazie, powiedzmy, bardzo wstępnym. No ale ktoś jest bardzo zainteresowany, a nie tyle lat stoczył. Nie, to jakieś zainteresowanie chyba tam zawsze jakieś było, bo to jest dobre miejsce, w zasadzie w centrum, tak? I na taką nieuciążliwą działalność idealną, edukacyjną. Ale ze względu chyba na to, że przedszkola muszą mieć tam pewne standardy, pewne wysokości, tak, stropów i tak dalej, to pewnie trzeba było wszystko przebudować i tam chyba problem z dachem jest, tam pewnie z 200 tysięcy sam remont dachu by kosztował. Więc to jakby już inwestora od razu na początku zrażało, bo zbyt duże koszty jakby adaptacji w stosunku do posadowienia nowego budynku. Więc tu jest jakby temat jeszcze otwarty, ale jakieś nadzieje są na to, że w końcu zakończymy problem przedszkola wojskowego. Jeszcze przepraszam, tak. Zupełnie na krótko wrócę do tych lokali. Skoro już będziemy w tym roku przystępowali do realizacji tej polityki mieszkaniowej, my w zasadzie nie mamy określonej strategii. No, mamy, żeby zapewnić mieszkanie i tak dalej, ale nie mamy, jak to praktycznie będzie realizowane. Musimy się zdecydować, czy będziemy kupowali najtańsze, czy to będzie gdzieś klatki będą wykupowane, czy coś, bo żeby ta polityka była spójna, bo takie do tej pory przepisy i zasady, którymi się miasto kierowało, to na przykład tutaj mówimy o kupnie lokali, powiedzmy, samodzielnych na rynku pierwotnym, a z kolei druga zasada, która mi się obowiązywała, że jeżeli lokal jest samodzielny, najemca wyrazi ochotę nabycia go, to na preferencyjnych statkach nabyłek. Żeby to się nie później zamieni. Sprzedaje. Właśnie, no więc zawsze, żeby to nie było pośrednictwa. Mało tego kryteria przyznawania tych mieszkań było, że najlepiej było być menelem i jeszcze z wyrokami i tak dalej, i tak dalej. Wtedy największe szanse. Czy nie można tego też od składu własnego, typu wykończenie mieszkania, czy coś takiego, żeby opracować politykę spójną, logiczną, ekonomiczną i społecznie użyteczną. Czy to ja myślę, że opracowanie polityki to też zadanie Rady Miejskiej, tak. Ale ona istnieje, to nie ma, że nie ma tak strategii, tylko ona chyba jest na lata, tak? Na lata od do. Wydaje mi się, że już chyba kończy ta polityka, musiałbym sprawdzić. Czyli co, to trzeba zlecić Komisji Mienia Społecznej, żeby zajęła się tematem. Bo do tego trochę czasu mamy, zanim zaczniemy realizację tego, żeby do tego czasu już wiedzieć, jak to będzie. Tak, tylko trzeba pamiętać, że miasto jest ograniczone, znaczy jest ograniczone, tak, granice ma. Jeżeli polityka była przyjęta, że budujemy tylko własne budynki, musielibyśmy poświęcać tak naprawdę często grunt dosyć cenny, tak? No, na przykład w centrum miasta, no bo gdzie mamy budować budynek, tak? Na własnym gruncie. Nie to, tylko żeby nie było tego, co mówiliśmy. Mieszkania są kupowane przez miasto, są kupowane najemcom, oni występują, kupują i tak dalej. I to jest taki absurd ekonomiczny, bo miasto nigdy tutaj tym potrzebują. No. Nie, ale chyba tak nie jest aż w tym nowym budynku, chodzi o to, że stworzenie mechanizmu zabezpieczenia. No na dzisiaj tak jest, bo ktoś, kto kupi to, wystąpi z podaniem i powie, dlaczego do tej pory miasto to robiło, a teraz nie. Ja podam was do sądu, dlaczego nie szykanujecie. Mm-hmm. Tak było z budynkiem na Królowej Jadwigi. Kupiliśmy całą klatkę mieszkań. Ona najpierw, te mieszkania były najpierw wyjęte ze sprzedaży, nie można było ich sprzedawać, miały być komunalne, ale zmieniła się władza, zmienili się radni. Ktoś tam miał jakiś interes własny, no i
Uchwałą Rady przeznaczono do sprzedaży. Oczywiście wszystkie mieszkania poszły z bonifikatą, chociaż my zapłaciliśmy grube tysiące. I tak naprawdę ci pierwsi lokatorzy, którzy dostali to mieszkanie, to nie wiem, czy tam parę osób jest. Już sprzedali. Zarobili. Tak jest. I jeżeli już przystąpimy do realizacji i do wydawania pieniędzy na te cele, to trzeba, żeby polityka była wspólna. To szkoda pieniędzy, jak mamy tak robić. To naprawdę. No właśnie dlatego te nowe by nie były do zbycia, tak? No właśnie. Ale to tak na dzisiaj. Tak, ale później za 4 lata może się okazać, że... No ale chociaż to perspektywy zróbmy to, co możemy, czyli na te 4 lata. Wszystko się zmienia. Zgadzam się w jednym, że polityka mieszkaniowa musi być na nowo jakby przejrzana, tak? Taka od nowa napisana, bo to chyba nie jest żadną tajemnicą, jeżeli zresztą możecie Państwo przypuszczać nawet z jakimi najczęściej problemami przychodzą ludzie do burmistrza. Nie mają mieszkania. Tak, z 90% bym powiedział, są to problemy mieszkaniowe. Tak. Znaczy różnej wagi może i różnej z różnych przyczyn, no tak, od konfliktu rodzinnego, że na przykład matka z córką nie mogły się pogodzić, teraz najlepiej jakby miasto rozdzieliło, czyli dało mieszkanie, tak, to jest taki, chociaż ten konflikt trwa już 12 lat, więc no jak widać nie zmierza ku wygaszeniu, tak można by się przyzwyczaić, do takich problemów, że na przykład ktoś nie jest zameldowany, tak, na terenie miasta albo posiada udział w mieszkaniu, ja tam 1/16 czy 1/32, i też zgodnie z regulaminem nie przysługuje mieszkanie, lokal mieszkalny, tak, bo posiada tytuł prawny do lokalu, mimo że to jest udział tylko. A nie mieszka tam, tak, no bo to jest jakaś tam sprawa, powiedzmy spadkowa. Poprzez takie, że dla mnie jest za duże, nie mogę utrzymać, z chęcią bym się zamienił na, czy zamieniła na mniejsze, a ktoś, ja mam za małe, chcę na większe. No i tych spraw jest naprawdę bardzo dużo, czyli polityka mieszkaniowa jakby jest taką najbardziej gorącą i potrzebą uporządkowania przynajmniej zasad. Dobrze, to czy pan mówić może zlecić dla Wydziału Mienia, żeby opracował to żeby zaleceniami tego swoimi tej polityki, która trafi na Komisję Mienia Społeczną, przepracujemy i wtedy zatrudnimy. Tak, mamy to w planie. Gmina ma obowiązek zapewnić lokale komunalne, niekoniecznie sprzedawać je, czy uwłaszczać ludzi na nich. Czy jest kwestia też oczywiście eksmisji ewentualnych i płacenia odszkodowań za brak eksmisji, tak? To jest inna rzecz, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim eksmitowanym, tak, lokal socjalny. Więc jakby ta polityka mieszkaniowa wymaga spojrzenia całościowego. Nie tylko na lokale mieszkalne, tak, że jest jakaś tam kolejka, czyli nie ma, czy powiedzmy nabór na mieszkanie odbywa się na zasadzie takiej, że ogłaszamy i później zbieramy wnioski. Czy to powinna być lista kolejkowa, czy to jakieś inne kryteria. No, bo do tego trzeba podejść jakby jeszcze raz od początku całościowo, racjonalnie i myślę, że tak już docelowo, tak? Czyli żeby już nie było wyjmowania z tej układanki później jakichś klocków, bo to się wszystko później zaczyna sypać, tak jak przed chwilą pańska mówiła z tymi mieszkaniami. W 2015 roku my dostajemy taką informację. Myślę, że tak. Co do potrzeb i co do jakiejś polityki, którą miasto przyjmie, jeżeli chodzi o mieszkanie. Tak, nie obiecuję, że w lutym. Ja mówiłam w roku 2015. Nie, dlatego ja celowo mówię o lutym, bo to jest następny miesiąc, tak. Więc nie obiecuję, że w lutym, ale myślę, że w ciągu roku na pewno do tego tematu będziemy musieli wrócić, chociażby z tego powodu zakupu tych mieszkań. Tak. Może po prostu to znowu było tam. Tak jest. Dobra. Proszę bardzo, zostawię budżetu, panie burmistrzu. Następna rzecz. Taka zmiana, która może zainteresować, a powinna zainteresować na pewno wiele, to jest 30 tysięcy na opracowanie koncepcji kładki pieszej nad kanałem. Bardzo interesujące. To jest sprawa moim zdaniem pilna i określiłem jako priorytetowa, czyli budowa w ogóle nowej kładki nad kanałem. Kwestia tej lokalizacji tej kładki też jeszcze jest, no powiedzmy, do lekkiej dyskusji, ale po wszystkich przemyśleniu wszystkich wariantów wydaje mi się, że najkorzystniejsze jest miejsce to, którym jest obecnie. Czyli budowa zupełnie nowej przeprawy pieszej, pieszo-rowerowej może, ale w pobliżu szkoły. Ponieważ myśmy w poprzedniej kadencji rozmawiali, że ewentualnie remont i modernizacja tej kładki, która jest aktualnie, tak, ale wtedy trzeba było uwzględnić również i osoby niepełnosprawne, i wózki i tak dalej. I pamiętam, że były takie różne zdania, że niekoniecznie to się sprawdzi, że to też duży nakład finansowy, a tu rozumiem byłaby nowa.
Mój pomysł jest taki, żeby w miejscu starym wybudować zupełnie nowy obiekt, tak? Ponieważ z tego, co tam jest, a tam pojechałem kiedyś obejrzeć sobie na dworki terenowe, obejrzałem sobie całą konstrukcję, to jest taka, można powiedzieć, no, prowizoryczna budowla, tak? Która przetrwała ileś tam lat, chociaż ona pewnie nie była planowana jako prowizoryczna. Miała być na trochę. Do czasu remontu chyba, nie mostu była budowana. Tak, tak. Miała być na trochę do czasu remontu mostu. A lata minęły i ona stoi. Dobrze była, tak, dobrze była wbudowana, ale tak patrząc na nią, no nie wydaje mi się, żeby jakimś małym kosztem można było z niej zrobić coś takiego użytkowego, coś takiego, co by spełniało, coś funkcjonalnego, co by spełniało oczekiwania ludzi. To po prostu zakres pracy był taki, że w zasadzie rozbiórka tego budowa od początku. Trzeba zapewnić też oczywiście swobodny przepływ statków pod kładką, więc ona musi mieć jakąś wysokość od lustra wody, a też jednocześnie na tyle być niestroma, żeby nie zastąpić jednej przeszkody drugą przeszkodą. Dlatego tyle musi spełnić kryteriów, więc po analizie zdecydowałem się jednak, że trzeba ogłosić konkurs architektoniczny. Niech architekci nam wymyślą, pokażą. Obejrzeliśmy ileś tam zrealizowanych już tego typu, powiedzmy, inwestycji nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest bardzo wiele ciekawych pomysłów. I ta kładka akurat wydaje się w pełni zasadna, bez względu na to, czy powstanie most drogowy, czy nie. Bo nie wiadomo też, kiedy ten most drogowy powstanie. To by była taka bezpieczna przeprawa rowerowo-piesza dla mieszkańców wyspy. W sytuacji, kiedy most obrotowy jest zamknięty, musimy uwzględnić potrzeby zarówno jak i rodziców z wózkami, tak i osób starszych, niepełnosprawnych, jak i rowerzystów w różnym wieku przecież, od dziecka do osoby starszej. Więc ta kładka musi być bardzo funkcjonalna. Ale wydaje mi się, że ona jest i tak konieczna, tak czy inaczej. To jest naturalny ciąg pieszy do szkoły. Tam powstało, nie wiem, czy Państwo tak kiedyś analizowaliście, jak osiedle Moniuszki wyglądało powiedzmy 20 lat temu, a jak wygląda dzisiaj. Tam naprawdę powstało dodatkowe, jakby duże jeszcze osiedle, tam gdzie były garaże wojskowe. To są kolejne kroki. To są kolejni mieszkańcy, którzy przybyli i charakter tego osiedla też się zmienił. Kiedyś to było takie osiedle typowo wojskowe, tak przynajmniej było kojarzone. Dzisiaj tam powstało wiele wspólnot, już wiele pokoleń tam mieszka, tak? Nie tylko żołnierze, ale też i cywile i już takie rodziny wielopokoleniowe, które już tam będą mieszkały docelowo. Duże osiedle domków jednak? Tak, duże osiedle domków. Poza tym no jeszcze sama jakby Wyspa Giżycka też ma zmieniać swój charakter. Na Wyspie Giżyckiej też są ośrodki, więc i myśląc o ruchu turystycznym, spacerowym, ta kładka myślę, że jest w pełni zasadna. Jest pilnym zadaniem. Czy nie możemy tego odkładać, to powinniśmy jak najszybciej do tego przystąpić, projektowania do projektu technicznego i wykonania tej kładki, bo na most drogowy, to już mówiłem też wcześniej na Komisji Spraw Społecznych, z mostem drogowym, no raz, że to jest duży koszt, dwa, nie są rozpoczęte żadne prace koncepcyjne, po trzecie, kolej już tam powiedziała, że nie możemy się do mostu kolejowego dokleić, nie uzgodni nam tego, więc musimy go projektować w jakiejś odległości od mostu kolejowego. Powstaje też problem zaprojektowania tunelu na przedłużeniu ulicy Unii Europejskiej. Więc ta analiza, z której wynikało, że most powinien być na przedłużeniu ulicy Kolejowej, owszem, ona jest zasadna, ale w pewnych warunkach. Jeżeli uwzględnimy jakieś inne kolizje, no to okazuje się, że niekoniecznie to staje się dla nas dobrą lokalizacją do ulicy Kolejowa. Problem uwzględnienia z koleją, potencjalna, czy może już planowana elektryfikacja tego odcinka Ełk Korsze, która się zbliża wielkimi krokami, więc tutaj będziemy mieli niebawem pewnie jakąś inwestycję kolejową do czasu jej zakończenia, albo może uzgodnienia jej parametrów. No, kolej nam nie pozwoli niczego zrobić na pobliżu mostu kolejowego. Następna rzecz to jest właśnie ten tunel, który już przejście do kategorii M. Poprosiłbym, żeby na sesję przygotowano Państwu taką prezentację stanu zaawansowania, uzgadniania tego przejścia kategorii E, czyli na pozycję wyzwolenia. Ja oceniam to, że to jest misja nie do wykonania. I w budżecie była zapisana, w ubiegłorocznym, natomiast w tym nie ma. Ponieważ moim zdaniem to jest nie do zrobienia. Tym bardziej, że chcemy, czy w zasadzie powinniśmy budować ten tunel na przedłużeniu ulicy Unii Europejskiej. Kolej nam nie uzgodni dwóch skrzyżowań, o tak powiem. Na tak krótkim odcinku, a po drugie, zaczynając jakby od genezy tego całego problemu, problem tkwi w tym, że pozwolenie na budowę kładki zakładało rozbiórkę przejścia na ulicę Wyzwolenia. I
I dzisiaj to wygląda mniej więcej tak. Wojewoda mówi, że zmieni, jak się dogadamy z koleją, a kolej pisze, że wojewoda wyraźnie w pozwoleniu na budowę określił rozbiórkę tego przejścia. I nawet już stawiają mniej więcej takie warunki, że jak sami nie rozbierzecie, to my to zrobimy za was, na wasz koszt, ponieważ powinniście to zrobić już dawno, tak? Czyli zamknąć to przejście na ulicy Wyzwolenia. I tak to czy wygląda. Szantaż się pojawia. Czyli szantaż, oni egzekwują po prostu to, co, do czego się zobowiązaliśmy. Zobowiązaliśmy się po oddaniu płatki do użytkowania na rozbiórkę przejścia. I... Przepraszam. To jest za długo, chyba żeby dzisiaj na komisji mówić o tym przejściu, ale to jest niespójność co tych faktach, które są teraz przytaczane. Jak kolej może żądać rozbiórki, skoro jednocześnie przystępuje do projektowania, bierze za to pieniądze? Do projektowania czego? Przejścia E. Nie, jakaś firma projektuje. No wszystko jednak, ale kto to zlecił? My zleciliśmy. Tak, na po uzgodnienia z koleją. No nie do końca. Oni żądali później... Nie, to... Kto warunki ustalił dla tego projektanty, jak nie kolej? Kolej to jest zbyt ogólne pojęcie, bo tam jest ileś tych spółek, tak, kolejowych. Musiałbym sięgnąć teraz do tych wszystkich dokumentów, one są bardzo obszerne, ale to nie jest tak, że mamy ustalone. W końcu, tak jak z projektowaniem szosy obwodowej, jak coś się zmieniało się jakieś wymagania i tak dalej, tu teraz się elektryfikacja pojawia, więc znowu inne wymagania. Kolej nawet zażądała od nas pomiaru ruchu pieszych na tym przejściu. Czy rzeczywiście on jest niezbędny? Czy jest niezbędny, tak. Czyli prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pomiar ruchu pieszych na przejściu kategorii A. Czyli musimy jakby kolejną czynność wykonać, tak? No to dobrze, zmierzymy ten ruch, no i wyjdzie nam, że ruch pieszych odbywa się między 15 lipca a 15 września. Na tym liczbie osób tam powiedzmy 3000. No i okaże się, że to jest za mały i nie ma mowy. Na sesji będzie powiedział, tak? Rozumiem, prezentację będzie tak. Na ten temat? Tak. Dokładnie. Poza tym jeszcze jest kwestia przepisów. We wszystkich dokumentach, z którymi się spotkałem, funkcjonuje taki zapis, że to chyba wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury, że wszelkie skrzyżowania dróg pieszych, tam, czy nie pieszych, z liniami kolejowymi powinny być albo nad torami, albo pod torami. Słucham? Bezkolizyjne. Tak, bezkolizyjne. Ale nie pisze, że to wszelkie istniejące przejście. Nie, tylko na liniach kolejowych o małym natężeniu ruchu dopuszcza się przejście na torach. A skoro oni przystępują do modernizacji tego przejścia, do elektryfikacji, do modernizacji linii i elektryfikacji, nie sądzę, żeby uznawali ją za linię o małym natężeniu ruchu. No, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że ta okazja, że oni będą elektryfikować i wystąpią również, prawdopodobnie się zdarzy, że będą występowali do nas z prośbą o uzgodnienie jakichś warunków, możemy to wykorzystać, to jest szansa, która się już potem nie powtórzy. Ja tylko zwrócę uwagę na taki fakt, ja również przygotuję swoją tam prezentację na tą sesję odnośnie tego przejścia i z niej będzie wynikał taki fakt, że po naszych modernizacjach, cudach, zainwestowaniu milionów mamy gorszy stan niż mieli Niemcy przed wojną. Niemcy przed wojną mieli 3 piękne, duże przejścia w poziomie, a my będziemy na plaży tunelami się przedostawali lub kładkami. To jest jakiś absurd, bo trzeba z tym walczyć. No ale Niemcy nie mieli pendoliny. No, Niemcy zresztą nie chcą mieć pendoliny. Ale wracając, Niemcy kupują wagony przecież od Polaków, polskiej produkcji. To jeżeli pan burmistrz mówi, że będziemy mieli prezentację na sesji, tak, to wszystko jakby wyjaśni. Natomiast no, generalnie powiem szczerze, że ja taka trochę się czuję, ja osobiście oszukana. Przez ostatnie 4 lata słyszałam, że to idzie w dobrym kierunku i że to przejście będzie zachowane. Więc no dlatego mówię, ja wyrażam swoją opinię, że to się czuję jako mieszkaniec, jako radna oszukana, że przez ostatnie 4 lata słyszałam, że uda się coś z tym przejściem zrobić, że będzie to przejście. Ja absolutnie nie mam pretensji teraz do pana burmistrza, tylko wyrażam swoją taką opinię. Natomiast myślę, że pozostałe kwestie wyjaśnimy sobie na sesji. To znaczy ja zreferowałem państwu jakby stan sprawy, który przez te 4 lata tam nawarstwiał się. Tak, ale ja pamiętam, że to się, że tak jak pan burmistrz mówi, że się nawarstwiało, natomiast tam na sesji mówiono, tak, bo to jest do tworzenia, że no generalnie, proszę państwa, jeszcze i to załatwiamy, ale nigdy nam nie powiedziano, że sprawa jest beznadziejna i na pewno tego przejścia nie będzie, wręcz przeciwnie. Ja to widzę w ten sposób, że teoretycznie być może udałoby się jakoś to przejście w końcu zmodernizować, tak? By walczyć. Teoretycznie. Ale w momencie, kiedy byśmy je zmodernizowali, prawdopodobnie
chcąc budować tunel pod torami, który jakby w koncepcji zagospodarowania plaży jest, kolej by nam kazała to przecież się rozebrać, tak? Czyli nowe, zmodernizowane. Dlaczego pan to sądzi? No jak to dlaczego? Dlatego, że przepisy kolejowe na pewnych liniach wyznaczają normy. Dobrze, jeżeli bezpośrednio podporządkować się przepisom, to jest przepis, który mówi kolejowy, że jedno przejście od drugiego ma być 3 km tak odległości. To jest absurd w terenach miejskich. I na pewno to jest do przeskoczenia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w takiej Warszawie, albo nawet w Giżycku, żeby jedno przejście było 3 km od drugiego. Idąc tokiem tego rozumowania, to trzeba było zamknąć wszystkie przejścia do tej pory istniejące i zostawić tylko tunel. Ale przy nowo budowanym. Dobrze, no to słyszałeś, co mówisz powiedzieć. No ale jak chcemy tunel budować, no to wtedy nam nie uzgodnią tego tunelu, dopóki nie rozbierzemy przejścia. Pani tylko... powiedziała, że coś jeżeli będziemy chcieli prostować drogę przy jeziorze na Pejczy, to będziemy musieli likwidować przejście przy jeziorze. To jest jakiś absurd, po prostu absurd. Tak to nawet najgłębsze przepisy... W nowych stosuje się obecnie obowiązujące przepisy. On działa prawo nie działa wstecz. Dobrze. Do istniejących kompetencji nie stosuje się rygorystycznie. Dobrze. Tu, że nie jest kolizyjny, on w ogóle nie będzie podlegał i budowa tunelu nie oznacza, że mamy likwidować wszystkie przejścia istniejące w 3 km w tą i w tamtą. Ale właśnie tak oznacza, bo kolej nie uzgadniam tego tunelu, bo mówi, skoro macie tu, chcecie budować tunel, to musicie to zamknąć, tak? Będziecie mieli komunikację pod spodem, tak? Jest nowa budowa. Przepraszam, jeżeli to byłaby kolizja, z torami. Tutaj nie ma żadnej kolizji. No ale nie ma znaczenia. Dobrze, to czy my chcemy sobie zamienić wygodne w poziomie przejście znowu na tunel? Jak to sobie wyobrażacie w ogóle? Idą ludzie plażownicze w klapkach na bosaka, wchodząc w tunel zasikany nocą gdzieś tam po tego i 200 metrów tunelem się przechodzi. To jest kurort nasz. Ale jaki nie no będzie, bo jak ten tunel? Jakie mają być spadki? To musiałoby być pod szosą, pod tym wszystkim. W ogóle to trzeba wrócić do tego, skąd się wziął ten pomysł na ten tunel. I dlaczego na przykład... Ja jeszcze przyglądam tej sprawie. Zostały źle sformułowane warunki warunki do projektu na zagospodarowanie plaży miejskiej. Tam narzucono w tych warunkach, że wejście główne ma być od ulicy Unii. Tak jest. To siłą narzuciło to, że ma być przejście tunelem. Tak jest. No więc te warunki wymusiły całe zagospodarowanie plaży za ten właśnie ten jeden warunek. Ja bym chciał wiedzieć, kto umieścił tak absurdalny warunek, który teraz nam zlikwiduje wygodne przejścia poziome, przebuduje całe miasto i powoduje, że na plażę będziemy chodzili tunelami. No ale pan radny udaje, jakby nie wiedział, kto to określił. Wiadomo było, kto rządził tym miastem 4 lata temu. To wie, kto określał warunki. I to już się stało. Koncepcja została wybrana, tak? Konkurs został rozstrzygnięty i w ogóle we wszystkich koncepcjach jest tunel. Tunel, który później ma konsekwencje właśnie w zagospodarowaniu plaży miejskiej za tunel. Jeżeli to będzie tunel kosztem tego przejścia, to jest absolutnie również niewykonanie kolei, ale naszym. Dobra, porozmawiamy na sesji, bo to nie czas akurat na ten może koszt. No ja myślę, że te wszystkie rzeczy zostaną wyjaśnione, bo jak będzie prezentacja, to będzie od kiedy jest koncepcja i jaka koncepcja i co się dalej z tym będzie działo, co się z tym wiąże. Koncepcja może iść do kosza oczywiście, ale wydaliśmy wtedy pieniądze. I właśnie dobrze by było też, żeby... 50 tysięcy, to teraz będziemy 5 milionów. Nie chodzi o... Koncepcja nie jest zła tylko dlatego, że tam przewiduje tunel. No. Ale tak już określiliśmy to wszystko i ja pokazuję w kontekście problemów z urządzeniem przejścia kategorii E. Tak? Możemy nie mieć ani tunelu, ani przejścia, bo on w końcu kolej rozbierze to przejście i co wtedy? Żadnego przejścia na odcinku od Kładki do ulicy Nadbrzeży. No dlaczego ma rozebrać, skoro były pisma, że owszem, dopuszczają istnienie takiego przejścia pod warunkiem zmodernizowania do standardów, które zapewnią bezpieczeństwo? Pod warunkiem, że wycofamy z obrotu pozwolenie na budowę, które nakazywało nam rozbiórkę. No to zrobimy to. No, a jeżeli... Dobrze, ja proponuję, że pan radny dostanie ode mnie upoważnienie i to załatwi. To nie jest takie proste. Pozwolenie na budowę określało jasno. Likwidację przejścia. Warunkowo umożliwiło nam korzystanie z tego. Parę lat szczęścia nam dało. Dobrze, i wojewoda potem wycofał się z tego warunku pod warunkiem, że kolej wyrazi zgodę na... Nigdy się nie wycofał z tego warunku. No dlatego właśnie to co mówiłam, że czuję się przestanie. Nie, to ja myślę, że to jest warte pochodzenia i powalczenia o to, bo... Dobra, wrócimy na sesję. No, oczywiście, to tak nie ma jak przejść. To, tak jak mówię, na sesji wrócimy do tego tematu, a teraz wracamy do autoprogramu budżetu. Proszę bardzo. Właśnie, ja się trochę mam złe doświadczenia z tymi projektami architektonicznymi w Giżycku.
słabo rozwiązują problemy, a mogą stworzyć kolejne. I się boję, czy zasadne jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego na kładkę dla pieszych na przedłużeniu ulicy 3 Maja. Czy nie wystarczyłoby zlecić po prostu projekt, koncepcję, a nie bawić się w konkurs? Czy może źle zrozumiałem? Ale to koncept. Nie, to jest napisane na opracowanie koncepcji kładki pieszej nad kanałem Tuczańskim. Czy to będzie konkurs elektroniczny, czy po prostu zlecenie przetargu koncepcji? Takie pytanie. Znaczy, może inaczej, założenie było takie, żeby w ramach pewnego konkursu, tak to nazwę, pojawiły się różne koncepcje tego przejścia, tak? Bo ta kładka, bo ta kładka nie ma być tylko funkcją, ale też ma być pewnym elementem architektury miasta, tak? Bardzo newralgicznym miejscu. Więc to nie chodzi o to, żeby wybudować tam tylko możliwość przejścia na drugą stronę bezpiecznego, ale też żeby miało walory estetyczne. To może być atrakcja miasta, jeżeli będzie tak dobrze zrobione, nie? Także w tym kierunku to... Problem jest potem, co my robimy z tymi projektami. Jeżeli projekt nie budzi zastrzeżeń, to róbmy to. Natomiast jeżeli budzi, tak jak na przykład ta koncepcja plaży, z tym, że to nie jest wina projektanta, tylko absurdalnych założeń, które narzuciły mu ten tunel, którego konsekwencją nie daj Boże będzie likwidacja tego przejścia, to wtedy trzeba się zastanowić, czy brnąć w to. Tylko mi zależy, żeby jeśli już była koncepcja, była naprawdę budowlana, nie architektoniczna, żeby można było na podstawie jej konkretny już wybudowany wstęp, bardzo, żeby to jakaś koncepcja, jakaś wizja architekta, ale bez tego, bez podłoża konstrukcyjnego, że nagle się projektant konstrukcyjny przyjdzie i powie, to jest niewykonalne. Dzisiaj nie ma takich rzeczy, nie, to jest kwestia pieniędzy, tylko zresztą ci, co projektują, architekci, oni są związani. Przestrzega wszystkich przepisów i możliwości budowlane. Jeżeli on zrobi projekt, który jest niewykonalny, to po prostu nie zapłacimy za ten projekt. Jeszcze chciałbym, żeby, jeśli byłaby możliwość, żeby była wersja dla rowerów, takiej równi pochyłej, a z windami. Żeby w ten sposób policzyć po prostu, ile by to kosztowało z windami. Ale pan burmistrz mówił, że uwzględni i ciąg pieszy, i rowerowy, i dla osób niepełnosprawnych, i dla wózków. Czy nie wiem, czy ma tak sobie wariantowo, że albo zakładamy taką, albo taką wersję. Z windami. Tak. Nie wiem, ta kładka jest użytkowana cały rok, więc powiedział, wersja z windami jest o tyle niebezpieczna, że urządzenia przy na przykład różnych temperaturach różnie reagują. Jak teraz... Przepraszam, źle powiedziałam, nie z windami, tylko żeby uwzględnić, że mogą podpisać potrzeby wszystkich, osoby, tak. Osoby i na wózkach. Winda to jest konieczność, to jest zło, że tam, gdzie nie można w inny sposób odejść, tak gdzieś jak na molo czy coś, to rzeczywiście to była konieczność, trzeba było to robić. Tam, gdzie można robić w ten sposób naturalny, zgodny. Proszę mówić. Pan burmistrz wspominał o argumencie kolei ewentualnej, o natężeniu ruchu. I że ewentualne większe natężenie ruchu by następowało w okresach letnich. Znaczy ja tak powiedziałem, że to wyszło na pewno. Prawdopodobnie. Dlatego ja się zastanawiam, czy na przykład dla wyłącznie rowerów trzeba byłoby robić tą równię pochyłą, ponieważ w sezonie letnim byłoby tylko natężenie większe, bo poza sezonem przechodziliby mieszkańcy mostem powrotowym w przeważającej ilości. No, ja tego to nie wiem. To nie będzie więcej. Wielu jeździ i na wyspę i to jest bardzo potrzebne. Droga dla rowerów jest tam bardzo potrzebna. I niekoniecznie tylko przez most obrotowy, bo powiem może inaczej, ci co mieszkają bliżej... Liczę pieniążki. Zastanawiam się nad różnymi wariantami. My też będziemy je liczyć, jak zobaczymy, co nam się pojawi w konkursie, tak? Bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie wymyślone, jak kosztownie, z jakich materiałów i tak dalej. Liczy się pewna koncepcja. Nam chodzi o to, żeby nie... Bo windy można i dzisiaj tam od biedy zamontować, tak? Rzecz w tym, że ta kładka jest podstawową komunikacją pieszą. Dzisiaj. To nie kwestionuję. Absolutnie. Ja przepraszam, ale wracając do tematu, nie dlatego, żebym chciała przerwać panu Wernemu, ale skupmy się na budżecie. To jest na opracowaniu koncepcji kładki. Jak myślę, tak, że jak będzie ta... To zawsze będziemy dyskutować, tak, to będziemy sobie dyskutować, bo tak to
że tak powiem, się nam to rozmywa i nad jednym tylko... To tylko tak dodam, że rozstrzygamy niebawem konkurs na koncepcję architektoniczną Placu Piłsudskiego. Tam też są różne koncepcje. Jedna zakłada trzykondygnacyjny plac, a inna zakłada tylko, powiedzmy, remont nawierzchni, więc również może być tak składką. Jedna będzie zakładała wiszący most od ulicy Sikorskiego, powiedzmy, do Alei 1 Maja, a druga może być bardzo fajnie ergonomicznie zrobioną, małą taką przerzuconą przez kanał, więc tamta by kosztowała 20 milionów, a ta powiedzmy 1,5 miliona, tak? Więc o tym będziemy rozmawiać, jak się pojawią nam konkretne koncepcje. Także panie burmistrzu, pan jest gościem, a ja prowadzę komisję. Bardzo proszę o dalsze swoje wniesione autopoprawki. Kolejna rzecz, która interesuje pewnie wiele osób, dzisiaj nawet prasa się tym interesowała, co oznacza zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim i zwiększenie wydatków o 325 tysięcy przeznaczenie na remont dachu. Czy tych dwóch rzeczy nie można wiązać? Pierwsza wynika z tego, że kiedyś jeszcze będąc radnym dokonałem takiej analizy na podstawie głośnych protestów pracowników, że są dysproporcje w wynagradzaniu. Tak, już jako burmistrz zrobiłem to ponownie. Okazuje się, że te dysproporcje istnieją. Postanowiłem w tym roku, ponieważ była zaplanowana podwyżka wynagrodzeń liczona w procentach, a wszystko, co jest liczone w procentach, jest pewnym stosunkiem czegoś do czegoś i od małej kwoty to jest więcej, od małej kwoty jest mniej, od dużej jest więcej. Te dysproporcje by tylko wzrosły. Postanowiłem, że w tym roku podwyżek wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, Miejskim Zespole Szkół Obsługi Przedszkoli nie będzie, a zaoszczędzona kwota została przekazana do placówek, których były te najniższe, średnie, czyli do Miejskiej Biblioteki, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i do Giżyckiego Centrum Kultury. Ja w dziale 9852. Tak, dyrektorzy dostali kwoty zwiększające dotacje i już tam według własnych ocen będą podwyższać te wynagrodzenia tyle, ile uważają za stosowne. Nie jest to, nie deklaruję, że to jest to stały trend, ale na dzisiaj tak trzeba było postąpić. Poza tym pojawia się kolejny, na pewno już Państwo o tym słyszeliście, kolejny problem pracowników obsługi szkół. Także tam są takie sytuacje, że niektórzy zasadnicze wynagrodzenie mają niższe niż minimalne wynagrodzenie. Oczywiście jest to zgodne wszystko z prawem, ale do wypłaty musi być jakby to zapewnione. Natomiast jest kolejne oczekiwanie, więc sprawa wynagrodzeń jest dosyć delikatna zawsze, bo ludzie, dla ludzi pracujących jest to sprawa może i najważniejsza często. A remont dachu, jest to zaplanowana kwota połowy dachu. Chodzi o to skrzydło od 1 maja. Pan Tadeusz Hutła, tam gdzie burmistrz urzęduje, ale nie jest to związane wcale z tym, gdzie burmistrz ma gabinet. Po prostu tam są... Tam są największe potrzeby. Wczoraj na komisji również o tym mówiłem, że w grudniu, kiedy idąc właśnie do pracy, stał podnośnik i skowano fragment tynku nad wejściem tym dla osób niepełnosprawnych. Dlatego, że woda zamarzając, ściekając tam gdzieś pod obróbką, tak, pod tynkiem, zamarzając po prostu powodowała, że ten tynk spadał. Trzeba było skuć kawałek, żeby nie spadł komuś na głowę. Stan techniczny dachu jest bardzo zły i musimy już to zrobić. I ponieważ 700 tysięcy w tegorocznym budżecie ciężko by było wygospodarować, trzeba było to zrobić kosztem czegoś. Więc zrobimy pierwszą część, pierwszy etap, kompleksowy remont dachu nad tamtym skrzydłem, a w przyszłym roku planujemy zrobić kolejną część. Także to jest to zwiększenie. Kamery, takie oczywiste sprawy, to myślę, że nie wymagają referowania. Chodzi o to, że gdzieś jest potrzeba zamontowania jeszcze kamery do prowadzenia światłowodu, więc na to się zgodziłem. I kolektor może. Tak, dział 900, kolektor na ulicy Jasnej. Sprawa dotyczy kanalizacji burzowej i uregulowania gospodarki opadami w tym rejonie, gdzie siedzimy mniej więcej, tak? Czyli 1 maja, Kopernika i tam w stronę ulicy Jasnej, ponieważ nie ma kawałka wykonanego instalacji, ponieważ był jakiś problem techniczny z przeciskiem pod budynkiem, ale dzisiaj nawet pytałem panią naczelnik, będzie inną metodą to wykonane i ten kawałek instalacji kanalizacji burzowej powinien już być wykonany, to nam tylko lepszy tutaj gospodarkę wodami opadowymi w tej części miasta, czyli Plac Piłsudskiego i tutaj okolice.
To jest, myślę, że na tyle konieczne, że nam no, kończy pewną sprawę kanalizacji burzowej. I kwestia 40 tysięcy na dokumentację techniczną ulicy Szantowa-Kolejowa to wiąże się z tym, że inwestor nabył działkę budowlaną przy pasażu, między pasażem a bankiem, czy hotelem Mazowia. I do celów nawet projektowych musimy mu wcześniej zaprojektować ulice dojazdowe, żeby miał odniesienie tak rzędnej, czy jak się nazywa fachowo, wysokości kondygnacji budynku, tak, projektowanego. Tak. Docelowo powinien być zaplanowany też tam parking, który jest przy ulicy Kolejowej, czyli patrząc, jakbyście Państwo wjeżdżali na ulicę chyba, że Szantową, czy no już nie pamiętam, jak to się nazywa ta ulica, zaraz za pasażem, po prawej stronie najpierw powinien być parking, później ten budynek. Ze względu na to, że ten budynek dopiero ma powstać, więc nie projektujemy tego parkingu w tej chwili, tylko projektujemy drogi do tego budynku. Tak? Parking zaprojektujemy później, bo to jest większy koszt. I te drogi moglibyśmy nie sfinansować? To jest na działce. Drogi są miejskie, tak. Czy można byłoby na sesję przybliżony koszt całości inwestycji? Której tej drogowej? No czy na razie to jest 40 tysięcy na dokumentację. Czy można spróbować oszacować całość, bo bardzo często wydaje się pieniądze na projekty, a gdy się okaże, ile one naprawdę kosztują, te całe inwestycje, są tylko dane na półkę. Ja bym prosił, żeby zacząć przy jakichkolwiek pracach projektowych, zacząć szacować całość inwestycji, spróbować widełki, choć spróbować, jakie to mogą być koszty. Jeżeli to jest strategiczna inwestycja, ok, jeśli przy decydowaniu się na projekt idziemy na całego do końca, ale jeżeli trzeba przy... Jeżeli chciałbym, żeby jak już decydujemy się na opracowanie projektu, konsekwentnie iść do przodu, konsekwentnie to realizować, żeby potem nie było zaskoczenia, że nagle wyskakują duże kwoty. Ja się boję tej kładki, jeżeli może być tak, że nagle wyjdzie 5 milionów i nagle ludzie zaczną się zastanawiać, czy w ogóle na to wydawać pieniążki. Dlatego ja się zastanawiam nad różnymi oszczędnościowymi wariantami tej kładki na przedłużenie 3 maja. Taki jest mój zamysł, żeby próbować szacować całość inwestycji od razu. No to my szacujemy oczywiście, no ale nie wiemy, jaka koncepcja będzie, tak? Także... Kładkę jakby trzeba zacząć stosować od potrzeb. Tutaj potrzeba jest taka, że deweloper nabył dużą działkę i zamierza na niej wybudować budynek, więc my jesteśmy zobowiązani zaprojektować ulicę. Tak, zapewnienia drogi, więc tu kwestia... Kwestia ulicy jest i tak sprawą strategiczną, nie tylko ze względu na komunikację, ale ze względu na to, że tam są kolejne działki do nabycia i potencjalni inwestorzy w tej chwili tak, też muszą wiedzieć, jak ta komunikacja będzie rozwiązana. Ale nawet dla wiedzy, jakie są przyszłe koszty dla miasta, też byłoby bardzo wskazana informacja. Żeby wiedzieć, jakie są przyszłe koszty. A to są? Żebyśmy się ewentualnie wymyślili? Nie, to nie o to chodzi. Być odpowiedzialnym i przewidywać, jakie w następnych latach są przewidywane koszty. Związane tutaj uważam za normalne funkcjonowanie miasta, jakim jest jakie doprowadzenie dróg do działek dla inwestorów. No, ale nie zaszkodzi. Proszę jasne. Bardzo, panie burmistrzu. My w zasadzie poza zwiększeniem w dziale 926 wydatków na dofinansowanie klubów sportowych i granty, czyli 50 i 20 tysięcy więcej zmian w budżecie pierwotnym. Ja mam tylko pytanie, ponieważ Komisja Finansów zgodnie z jej statutowym działaniem złożyła do poprzedniej pani burmistrz 48 wniosków do budżetu na rok 2015. Rozumiem, że pan burmistrz nam albo na sesji, na albo sesji, tak, odpowie, które zostały przyjęte, które zostały zrealizowane, a które nie. To jest cała książka. Tak, bo było ich 48, ja tu przed sobą je też mam. Jeszcze niekompletna odpowiedź, ale już jest szykowana. Czyli będziemy zapoznani na sesji, żeby dzisiaj nie przedłużać.
które zostały przyjęte, które... Czy te, które nie są zrealizowane, to tak? Głównie wiadomo z jakich powodów, tak? Okay, żeby to wycenić te wszystkie. Myślę, że taka próba była robiona, żeby wycenić te wszystkie. Tak. I to pokazuje obraz, jakie kwoty byśmy potrzebowali, żeby wszystkie zrealizować. To i będzie kompleksowo. Dobrze. 400 milionów. Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze do budżetu pytanie? 400 milionów. Proszę bardzo. Pan radny. W załączniku numer 2, czyli plan wydatków budżetowych miasta na 2015 rok, jest dział transport i łączność, drogi publiczne powiatowe. Widzę 670 tysięcy. Dobrze widzę? Tak. Na co to pójdzie? Na porozumienie z powiatem, tak? Zapewne. No zawsze jedną ulicę remontowaliśmy, tak? Nie to panie, że... Łukasz, to ty nie wiesz, na co to pójdzie. No nie wiem, właśnie to nie wiem. No właśnie, właśnie chcę się dowiedzieć. Na pewno, to zaraz, zaraz mogę to przejedzie. Tak? 670 tysięcy. Przebudowa ulicy Kombatantów. Tak. Pasowałoby. Tak, tak. Tak. To było w autopoprawce. Tak. Pana burmistrza. Nie ma spójności pytań. Super. Ale kwotowo, super. Pasowałoby. Tak. Drogi publiczne gminne. 980 tysięcy. To te właśnie Szatowa, tak? Nie. 610 tysięcy to bieżące utrzymanie. Ile? Utrzymanie. 610 bieżące utrzymanie. W tym utrzymaniu bieżącym jest też kanalizacja deszczowa. I w załączniku 3. Przebudowa z budową chodników i odcinka ulicy Żeromskiego 170 tysięcy i przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Smętka do ulicy Daszyńskiego 200 tysięcy w tym roku, reszta przyszła. 200 w tym roku, tak. Już rozumiem, na co czyli razem 370, tak? Dobrze. Jeszcze mam pytanie. Czy dobrze rozumiem budżet MOSIR-u? Chciałbym się zapytać. Pytanie. Proszę bardzo. Dotyczące kosztów funkcjonowania basenu i lodowiska. Dostaliśmy materiały. Tak. I jakby się objęło koszty zyski i koszty funkcjonowania. To znaczy dochody, jakie osiąga tak, i wydatki, jakie trzeba ponieść, to? W pozycjach basen i lodowiska. Tak. Czy można przyjąć, że ogólnie... Nie pokrywają się. Oczywiście. Czy można powiedzieć, że basen w okolicach 650 tak. tysięcy przynosi straty? Tak. Musimy dołożyć z budżetu, żeby utrzymać. Ale ogólnie basen to nie jest dochodową instytucją, tylko... Czyli założenia, jakby wiadomo było, że ani lodowiska, ani basen nie będą komercyjnymi. Oczywiście. To jest... Kiedyś z tego, co kojarzę, był pod zarządem województwa. Tak. Marszałka. Marszałka przy szkole, tak, policjalnej. Basen, tak, bardzo dawno, tak, basen. Tak, dawno. Marszałka utrzymywał. Marszałka utrzymywał. Ale chcieliśmy mieć swój basen, a nie marszałka? To się zmieniło na nas, więc to kosztuje na 650 rocznie. 650 tysięcy rocznie. A lodowisko? Podejmując te kwoty? Pewnie ze 300 coś tysięcy. Albo. Nie wyszło około 400 tysięcy. Tak. Podjąć te wszystkie... Tak, to jest. Ekomarina ma osobny rozrachunek? Można ich dodać? Ekomarina, akurat Ekomarina zarabia więcej niż. Tak, ale właśnie tego pytam, czy. Tak, ma, tak, jest osobny budżet. Czyli my jesteśmy na razie w stanie to finanse i rozgraniczyć tych wszystkich trzech? Basen tak, proszę. Jest część na etacie, jest i pracuje na lodowisku Ekomarinie. No to gdzieś tam przypisują do któregoś obiektu. Jak Ekomarina wychodzi? Ja któregoś roku robiłam takie dokładne zestawienie. W tym roku przyznaję, że nie zrobiłam. Ale to możemy ustalić. Ale to można, tak, Eko Marina kosztuje 760 tysięcy. Kosztuje. Utrzymanie, tak? A w dochodach z Eko Mariny mamy... 1,103. Plan dochodów. I zarabia na siebie. Tak, Eko Marina od początku zarabia na siebie. 370 tysięcy na plusie? Nie, tyle koszty wynoszą. Koszty 700. A, ile? 300, coś, tak. Tak.
1 103 000, tak. Rekompensuje lodowisko. 1 103 000. 1 103 000, a 730 rekompensuje lodowisko plus basen też. Czyli 340 na plusie. Tak. Ale pracujemy nad tym, żeby ekonomia jeszcze lepiej wyszła. My też pracujemy, tak, to, żeby te wnioski zostały uzmienione. Które mają. Rozmawiałem z panem Klimaszewskim nawet chyba tydzień temu na ten temat. Ja uważam, że to jest zasadny wniosek, żeby, nie wiem, jak armatorzy do tego podchodzą. Nawet sobie trapy sami podobno mają tam rządzić zejścia. Najbardziej zasadny, z tym, że przebudowa nabrzeży jest jakby w strategii, tak? Także może, ja bym był nawet skłonny, bo to kwestia wbiciu ileś tam dalek, nie wiem, czterech czy... Trzy stanowiska, 12 dalb, jedna dalba to jest 1500, 20 000, wszystkie. No, mniej więcej, tak. Tylko rodzi się wiele pytań, między innymi o konstrukcję kładki, tak? Trzeba było z konstruktorem pewnie uzgodnić sam proces. Musi być projekt techniczny, tak, ustalenia brzegu, mówię, kładki której? Nowej. A co nam będzie miała te stanowiska? No, wbijanie tych pali, tak? W ten. Czy nie naruszy konstrukcji? Nie, to dzisiaj można zrobić nawet taką techniką, że w ogóle nie naruszę. No ale mimo wszystko, okay, tak, tam są te pylony. Ja rozmawiałem z panem Klimaszewskim i nawet mu zadeklarowałem, że jestem jak najbardziej za, natomiast termin tego wykonania wydaje mi się, że nie będzie możliwy w tym roku. W tym roku na pewno. Tak. Sam operat wodnoprawny. Dobrze, ale to dlatego mówiliśmy już w zeszłym roku. No ale to... Nie wiem. Zaczynamy od nowa, tak. Mówiliśmy, a teraz będziemy działać. Tam w wydziale ma polecenie, żeby to opracować. Czy tak wszyscy czekają, aż przyjdzie wiosna i wtedy się rzucą na operat? Nie. Myślę, że trzeba do tego tematu podejść w ogóle jeszcze inaczej. Bo cała przebudowa nabrzeża, tak, ma być. I to w tym można jakby umieścić to też co najmniej. Podejrzewam, za naszego życia. Ale ja mówię jeszcze jednak mimo wszystko za tym, że to skoro ekonomicznie się bilansuje, bo rzeczywiście dochody Komariny wtedy by wzrosły, gdyby armatorzy, te kilka statków, tak, mogli sobie korzystać z basenu tego, nazwijmy go, żeglugi mazurskiej. Kwestia komunikacji i pływania wpływania do portu jest uregulowana, tak? Czyli każdy ma radio. Czy to się nie zwróci budowa ta w tym lżejszej odmianie, nie wymagająca umocnienia nadbrzeża, czyli dalby i pomost do tego, czy to się w jednym sensie nie zwróci? Średnio metr kwadratowy pomostu w tej chwili z zabiciem dalb jest to 500-600 zł. Metr kwadratowy, czy kwadratowy, tak? Koszt 30-40 tysięcy. Dokładnie, liczmy 50 tysięcy na stanowisko. Nie, tam był rachunek, jak myśmy składali wniosek jeszcze roku, to był rachunek ekonomiczny, że zwalnia się tyle miejsc w porcie, że to absolutnie w pierwszym sezonie wejdzie. Poza tym bezpieczeństwo jeszcze też, nie? Jedno stanowisko w granicach 10 tysięcy. Oczywiście tu operat wodnoprawny i projekt techniczny, nie? Także, ponieważ perspektywa tamtego jest jeszcze nieokreślona i nie wiadomo, być może już będzie czas, bo trwałość projektu minie, a okaże się, że pieniędzy nie mamy na to, więc może to się odbyć co kilka lat. Te kilka lat to są stracone pieniądze, więc trzeba zrobić ten wariant lżejszy, a potem jak będzie, on się zwróci już po roku. Zdecydowanie jestem za tym i rozmawiałem już nawet z panem Komiszewskim na ten temat. Tak jak mówimy o Ekomarinie, przedyskutowaliśmy kwestię nowego zarządzenia odnośnie cen, tak, w Ekomarinie. I wszystkie zmiany w cenniku były po analizie użytkowania tam wielu lat, tak, pana Klimaszewskiego. Ja się zgodziłem na nie, więc one mają zapewnić też większe dochody Ekomarinie, takie racjonalne, tak, większe. Bo kilka rzeczy było w ogóle nieuregulowanych. Ktoś na przykład przyjeżdżał, zostawiał łódkę na wózku i go przez 2 tygodnie go nie było, tak? Zrobił sobie sklepy. Ja się odjeżdżał, nawet nie znalazł. Tak, inni go nawet tak. No ale nie było takiej w ogóle pozycji w cenniku, tak? Że ktoś zostawił na wózku wódkę i... tego nie mogło być, tak? A to nie było. Tego typu rzeczy zostały zapisane i też na podstawie obserwacji zarządcy tego obiektu doprecyzowane pewne rzeczy. Więc myślę, że no w dobrym kierunku akurat Ekomarina idzie i tam ktoś obserwuje, widzi, wyciąga wnioski, na bieżąco reaguje. Nie chciałem tego zarządzenia też podpisywać w taki sposób, że jak podwyżki to od razu to dobrze, bo będziemy mieli więcej pieniędzy, tylko po prostu poprosiłem pana Klimaszewskiego i spędziliśmy parę tam dobrych minut nad analizą tego zarządzenia, ale wydaje mi się, że to wszystko dobrze było przeanalizowane i kupy się trzyma, także zgodziłem się na te zestawy. Można już próbować, żeby operat demokratyczny był międzyczasie robiony?
Próbować zawsze można. Próba nie zlecić biuro techniczne, bo tam podobno siedzą panowie, za dużo roboty nie mają, akurat. Oj, chyba dużo roboty ma. Tak. Dobrze, zapiszę sobie kwestię tego aparatu wodnoprawnego, w ogóle może komarinie. Tylko najpierw trzeba ustalić z panią Litką. Bo oni będą straszne, no będą się stawiali. No ale ta część nabrzeża jest akurat nie w ich władaniu, tylko naszych. Panie burmistrzu, ale pan powinien z nią pewne kwestie ustalić. Ja z panią prezes jestem w ciągłym kontakcie ze względu na godzinę otwarcia mostu, bo jakby nasze interesy są na dwóch różnych biegunach. Ja zabiegam o interes mieszkańców, a pani prezes zabiera interes spółki i to nie zawsze da się pogodzić, bo w interesie spółki, żeby most był zgodnie otwarty, z tym, żeby mówić cały czas. Cały czas. Na dobrej stronie. Tak. Co? Ja po przeciwnej. Nie. A ja mam tylko ja mówię. Żeglugą. Nie, no przecież żegluga nie będzie ciebie. Nie, ale chodzi o otwarcia mostu. Jak pan radny może być żeglugą? Jako mieszkaniec i radny miasta, pan radny nie za godzinami dla mieszkańców, a nie za godzinami dla pani prezes żeglugi, żeby była sprawa jasna. Znaczy jak we wszystkim w życiu potrzebny jest pewien kompromis i zdrowy rozsądek. Ale to jest dobre rozwiązanie, to co jest, co żeście ustalili. To jest naprawdę dobre. Mają być troszkę delikatne poprawki, co słyszałem. No ale na razie jest naprawdę dobrze. Lepiej jak było. Wicedyrektor coś wspominał o jeszcze delikatnych zmianach. Żegluga chyba jeszcze jeden statek gdzieś tam wcisnąć, ale ja jestem tego zdania, że skoro została już taka pragmatyka przyjęta, że połówki godzin tak. Powiedzmy i całe. Wtórzył to. Tak? Że taki to tego się trzymajmy. To bardzo dobre to jest. Tak, łatwiej nas zapamiętać. No, to jest, oni deforsowali, to się nie wycofają z tego przecież. Bardzo dobrze. Tam, które są skróty, dobre jest to o tej 12 otwarć. Bardzo dobre. I to w sumie tylko odchodzi. No tak generalnie, ja to oglądałem w telewizji i powiem, dobrze. A ja mam jeszcze pytanie do budżetu właśnie w SIO. Takie ogólne, bo tam mówisz tutaj, że o to poprawkach nie widziałam może gdzieś tam w szkole. Czy tam w budżecie SIO też były jakieś, że tak powiem, delikatne cięcia? Czy został taki, jaki jest? Bo powiem, o co mi chodzi. Od lat, jak przyjmujemy i budżet MOSIR-u, i MOPS-u, i inny, to on jest dla mnie mało czytelny, o tak. Tam się tak wszystko miesza, tak? Tu coś trochę, tam coś trochę i na przykład, daję tylko taki przykład, nie wiem, czy źle obliczyłam, ale na przykład na same chyba telefony stacjonarne to 8 tysięcy wydają, nie bardzo wiem czemu. No, każdy obiekt oddzielnie, nie? Oni robią obiektami projekt, żeby, bo kiedyś było takie zapotrzebowanie, tak? Bo chcieliśmy wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie każdego obiektu, ile jest przychodów z tego obiektu, żeby zobaczyć, jaki jest rachunek. To rozumiem, że w każdym obiekcie poza telefonem, to jest w każdym obiekcie jest księgowa. Nie, no księgowa nie, księgowa jest jedna, natomiast telefony, no to trudno, żeby na lodowisku... Ja myślałam, że są dwie księgowe w MOSIR-ze. Znaczy, tak, dwie. Tak. Wydatków w MOSIR-ze ja zaznaczyłem gwiazdkami, tak powiem, bardzo dużo i do tematu MOSIR-u jakby też trzeba podejść nie na zasadzie powiedzmy 12-dniowej analizy budżetu, bo czasu na to było za mało. Też nie chciałem Państwu, nie chciałem też jakby z tym budżetem zwlekać, tak, bo i powinniśmy go przyjąć jak najszybciej. Na tyle, ile udało się z tej suchej gąbki z panią skarbnik, pani skarbnik trzymała z jednej strony, a z drugiej tak kręciliśmy, wycisnąć, to wycisnęliśmy tych ileś punktów. Rok się jeszcze nie zakończył, jakby powiedzieć, nie rozliczył, ale budżet MOSIR-u, czy w ogóle samo funkcjonowanie tej jednostki wymaga według mnie bardzo kompleksowego podejścia i takiego analitycznego, racjonalnego. Nie wolno działać pod chwilą emocji i wykreślać te telefony, tak dalej, ale założyłem sobie również kwestie tych wszystkich abonamentów telefonicznych i radiowo-telewizyjnych, które tam są i ubezpieczeń samochodu, które budziło moje wątpliwości. 5,5 tysiąca chyba w budżecie MOSIR-u na ubezpieczenie jednego samochodu. Tak, rocznie. Tak, 5,5 tysiąca to... Citroen Berlingo. Rocznik 2004, czy który tam nie pamiętam. Nie nowy samochód. Tak. Więc może to nie są jakieś wielkie kwoty w skali całego budżetu, ale jednak ziarko do ziarka daje już jakąś większą kwotę. I nie wiem, czy jest zasadne utrzymywanie tylu aż telefonów i płacenie tylu abonamentów w MOSIR-ze, ale tym się zajmiemy, kwestią telekomunikacji zajmiemy się już po uchwaleniu budżetu i będziemy na pewno przyglądać się temu szczególnie. W ogóle budżet samej jednostki, funkcjonowanie całej jednostki, no przecież
wiemy doskonale o tym i o tym się dosyć powszechnie w mieście mówiło, że wymaga nowego spojrzenia. I takie nowe spojrzenie od razu dyrektor Mosiru mi przedstawił w jednym z pierwszych tygodni mojego urzędowania, bo przypomnę, że tam 30 parę dni dopiero tak naprawdę burmistrz pracy. Tak, pracy, więc przez 30 parę dni nie wszystkie tematy dało się kompleksowo od razu załatwić. No, pan dyrektor Mosir przedstawił mi takie zmiany, że likwidacja stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora jest... Nie no, nie trzeba mieć prawa, żeby... Pozostawimy to bez komentarza. Widocznie pan dyrektor stwierdził, że no już jest na tyle sprawnym dyrektorem, że nie potrzebuje zastępstwa. I likwidacja stanowiska menadżera sportu. Więc uzyskał moją akceptację na likwidację tych dwóch stanowisk. Niemniej pieniądze Mosirze zostają na zatrudnianie trenerów. Więc Rada Miejska kiedyś uchwaliła, że są w mieście wiodące dyscypliny sportowe, a do tej pory Mosir nie zatrudnił praktycznie żadnych trenerów. Więc lepiej, jak się sprawdzi prowadząc zajęcia sportowe, niżeli zlecając to gdzie indziej, bo mniej więcej wyglądało to tak. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zajmował się ani sportem, ani rekreacją, tylko zarządem nieruchomościami, które miał, czyli plażą miejską, orlikami, ekomariną, lodowiskiem, basenem, kładką, tak, bo to też kładkę mam w zarządzie. I nie zatrudniał żadnych osób związanych ze sportem. Natomiast pani dyrektor Centrum Profilaktyki ogłaszała konkursy na zajęcia profilaktyczne i w ramach tych zajęć profilaktycznych odbywały się zajęcia sportowe. Moim zdaniem, akurat w takiej formie to się odbywało, to te środowiska akurat nie były zagrożone patologią, dlatego że to były drużyny, które brały udział w rozgrywkach, czyli rodzice doprowadzali te dzieci, pilnowali. Tak, to powinno być, to zadanie w zasadzie powinno być w Mosirze. Natomiast zajęcia profilaktyczne powinny być adresowane, tak jak użyję takiego sformułowania, do tych blokowisk, tak? Do tych blokersów, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, więc im trzeba zorganizować zajęcia na rolniku i dzieci, tak? Więc tu jakby te pieniądze uważam, że powinno być w tym kierunku wykorzystywane, a sportem powinien się zajmować Mosir. I wielokrotnie były takie, bo chcę pokazać absurdalność tego rozwiązania. Ponieważ decydowała cena i kwalifikacje, powiedzmy trochę, to bywało tak, że na zajęcia z piłki nożnej najniższą ofertę dał trener koszykówki. Tak? Z piłki nożnej. No i tak naprawdę jego kwalifikacje wystarczały do tego, żeby prowadzić zajęcia z piłki nożnej. Ale te osoby, które były objęte tymi zajęciami, brały udział w rozgrywkach. Więc na przykład już umowa nie przewidywała udziału tego trenera w rozgrywkach w Elblągu. Tak? I musiał być ktoś inny. Więc to takie było rozwiązanie bardzo ryzykowne i od tego należy powoli odchodzić. I Rada Miejska, przypomnę, w 2013 roku przyjęła program rozwoju sportu, w którym określiła dyscypliny wiodące w mieście. I moim zdaniem te dyscypliny wiodące w mieście powinny być objęte szczególną opieką, szczególnym nadzorem merytorycznym właśnie Mosiru, żeby pilnował, czy te dyscypliny są wiodące i w jaki sposób realizować misję tej uchwały. Nie może być tak, że Mosir tylko zarządza nieruchomościami, bo do tego niepotrzebny jest tak naprawdę Mosir, tak? Możemy to powiedzieć w inny sposób. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jakby z definicji statutowo powinien zajmować się sportem i rekreacją. Animacją sportu, rekreacji, tak? A nie tylko zarządem nieruchomościami. Więc to chciałbym zmienić, ale to jest tak duża instytucja, ma tak duży majątek, tam jeszcze są kwestie trwałości projektu, więc nie da się do tego podejść w taki sposób, że w budżecie, który trzeba zmienić autopoprawkami, zmienimy tak dużo, że Mosir się zupełnie zmieni. Pan dyrektor rozumie mój pomysł, moją misję, jak widać nawet sam dokonuje pewnych zmian, wpada na te same pomysły, co ja, więc moją akceptację ma w swoim działaniu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze do projektu numer 2, do budżetu, ma pytania? Ja tylko jeszcze panu chciałam odpowiedzieć, że ten załącznik numer 2 będzie skorygowany, ponieważ on wynika z załącznika numer 2a i 2b, a droga ulica Kombatantów jest miejska. I w załączniku numer 2b jest wpisana cała kwota na wydatki majątkowe w drogach gminnych. Po prostu... Ale będzie... Chodzi o ulicę Kombatantów. Chodzi o ulicę Kombatantów, ale nie będzie to droga powiatowa, tylko gminna. Bo w załączniku 2b o majątkowych wydatkach jest wpisana cała kwota jako droga gminna.
Załącznik numer 2 po prostu jest. Mówię szczerze, trochę mi to nie pasowało właśnie, bo myśmy zawsze mówili, że nasza ulica dlatego i drogi powiatowe. Dlatego zaczęłam to drążyć i okazało się, że... Ale dziękujemy za pytanie, bo się okazało. Tak jest, że trzeba zrobić autopoprawkę jeszcze do tego załącznika numer 2. Finansowo nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma, ale... nie, bo tylko... Tak. Proszę bardzo, pan radny jeszcze ma pytanie? Proszę bardzo. Całościowe koszty, ewentualne dokumentacji technicznej, jakie są przewidziane w projekcie budżetu. To jest ogólna moja prośba, żeby oszacować, jak całościowo mogą inwestycje mogą kosztować. A, czyli nie koszty dokumentacji. Tylko całościowo. Nie, ja wiem, że będzie ciężko, ale spróbować. No to już mogę powiedzieć, 100 milionów na przykład. Pierwsza próba. Tak. Wrzucam. Okej, okay, czyli to jest taka... Nie o pewnej odpowiedzialności. Decydujemy się na przegłosowaniu projektu, żeby radni potem... Panie Łukaszu, zwrócę na jedną uwagę. Nie da się tego zrobić, chyba że podzielimy to na konkretne już zadania. Dlatego, że jest tam na przykład twierdza Bojen, a my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, co w tej twierdzy będzie, więc to może być skala bardzo duża tej dokumentacji, tak? Znaczy dokumentacji i kosztów wykonania. Mazurska pętla rowerowa. W tej chwili trwa projektowanie. Ostatnie są już... O, zresztą był pan na spotkaniu, tak? To można w jakiś sposób szacować, licząc powiedzmy tak jako kilometr drogi, ale widział pan złożoność tego, tak? Chociaż w ten sposób, na proste inwestycje, na przykład właśnie ta dokumentacja tych dróg wewnętrznych, szantowa, kolejowa. Ile będzie miała metrów? To jakoś można szacować. No jasne, to... W ten sposób przyjąć szacunek i wygaśnić, że przyjęto za metr tyle, a przewidziana jest długość drogi taka. Ja nie oczekuję, żeby w wydziale technicznym nagle zaczęli projektować, ale tam, gdzie się da, gdzie miałoby to ręce i nogi, spróbować oszacować jakieś proste parametry danej inwestycji, na której jest przewidziany projekt budowlany. To jest karkołomne, ale czy dałoby się na przykład na dokumentację techniczną na budowę boiska przy szkole nr 1? Tutaj metr kwadratowy murawy? Nie, tam nie tylko jest, tam jest więcej, jakby zadanie jest większe, to nie jest tylko boisko, tak? Tam jest umacnianie skarb, odwodnienie, regulacja skarb, ogrodzenie, tartan i tak dalej, i tak dalej. To jest, myślę, że około... Ja rozumiem, że pan radny chce, żeby na sesji przed głosowaniem budżetu te dane otrzymać? Musimy szykować dokumentację. No więc dlatego pytam. Po tym projekty to bez dokumentacji nie możemy wtedy przystąpić do żadnego konkursu. Po prostu się, jak nie mamy dokumentacji, to możemy zapomnieć o pieniądzach unijnych. Jak mamy dokumentację, możemy wtedy szacować na podstawie tej dokumentacji koszty, tak? Natomiast no, dzisiaj mówimy o sporządzeniu dokumentacji, więc no, ciężko... Ja się boję tej sytuacji, że nagle będą bardzo duże koszta i będzie taka sytuacja na Radzie Miejskiej, że trzeba będzie przegłosować, będzie na krótce projekt, a z pozwoleniem na budowę na przykład, a radni zaczną się zastanawiać, czy takie pieniądze wydawać na daną inwestycję. Boję się takiego zagrożenia. A jakie jest inne wyjście? To jest ryzyko związane z każdą inwestycją. Dopóki się nie sporządzi projektu, nie można oszacować w miarę rozsądnych granicach kosztów. Ale na przykład ta ulica Szantowa Kolejowa po metrze próbować można. Ale nie bardzo rozumiem intencję, co to nam ma nam pokazać. Tak? Jaka jest intencja tego? No my wiemy, że... No bo jeżeli jedną inwestycję, tak jak kolega tutaj mówi, nawet się uda oszacować, a my mamy zatwierdzić budżet, a każdej inwestycji nie da się w ten sposób, to co będziemy... No dobrze, droga według własnych senników przy KRS-u, wycenią ci na 5 milionów. I to jest według norm przyjętych, standardów i tego. I co wtedy? Co ta informacja zmieni? W budżecie na 2015 rok. Ja w ogóle jakby... Filozofii podejścia do zadania, tak? No wyjdziesz na przykład droga, którą musimy zrobić, kosztuje 5 milionów. No i taką wiedzę radni będą mieli. No około 5 milionów. I tak przetarg jakby ostatecznie pokaże cenę ostateczną. Więc co ta wiedza jakby wnosi do tej potrzeby? Bo wiemy, że na przykład kładka jest potrzebna nad kanałem. No możemy mówić, że na przykład 100 milionów to za dużo, bo nas na to nie stać. Ale na przykład będzie między 3,5 a 2,5. Tak? Ostateczną cenę poznamy po przetargu. Ona może być 1,5 miliona, tak? Nawet. Więc co ta wiedza, jakby ta wycena nasza z tego cen budy, czy na podstawie innych tych biletynów cenowych, co nam ona ma pokazać? Bo my... Przyszłe wydatki, przyszłe lata. Ale to będzie obarczone bardzo dużym błędem.
Szacunkowo możemy to sobie zrobić na kalkulatorze nawet, bo wiemy ile metr powiedzmy kosztuje drogi. To można zrobić tak jak z tymi wydatkami planowanymi komisji. Chyba, że tak. Prosi no to wtedy... szacunek. No i Wojtek oszacował 100 milionów. Czy to coś wniesie, czy to coś zmieni? Nie, to żart taki, można. Nie, ale to takie, taka realna kwota. Że błąd, że to nic nie wniesie. To nie tak, że ja ją sobie zmyśliłem, tylko... To nie, że my sobie uzależniamy jak tanie, to robimy, jak nie, to nie robimy. To ulicę trzeba zrobić, zrobię się za rozsądne pieniądze, jak najtańsze. Zawsze tak jest, że ten projekt jest. Teraz to... Ja rozumiem, że radny ma obawy, że potem te projekty, czy to 30 tysięcy, czy 40 będą stały na półce. Że tylko będziemy wydawać tak, pieniądze na projekt. Ja rozumiem tę obawę, pozwolę sobie tak... Chcę powiedzieć, gdybyśmy my projektowali sobie na przykład replikę wieży Eiffla, tak sobie strzelać, to rozumiem, że tu potrzebny był koszt, bo tak naprawdę co nam ta wieża Eiffla zmienia? Drugim Paryżem prawdopodobnie nigdy nie będziemy. Ale jeżeli my mówimy o projektowaniu dróg, kładki, czegoś, co rozwiązuje problemy w mieście, to te wydatki tak czy siak, to jest naszym obowiązkiem, my musimy ponieść, bo to rozwiązuje nie tylko problemy, ale to zaspokaja potrzeby naszych mieszkańców. Nie możemy tylko podchodzić w ten sposób, czy coś się opłaca, czy nie opłaca, na przykład, że do lodowiska dopłacamy, czy do basenu dopłacamy. Wiedzieliśmy od początku, że to nie będzie to była coś, tak, świadoma decyzja, to była podjęta świadoma decyzja, nie zawaliło się nic w zarządzaniu, tam bo się okazuje, że zarabiało i nie zarabia. I musimy zobaczyć, co się stało. Poza tym za te koszty otrzymujemy wartości niewymierne, tego czego się nie da wymierzyć. Czyli nasze dzieci, czy mieszkańcy mają ofertę. Jeżeli chodzi o basen, to oczywiście nauki pływania, czy nawet rekreacji, chociaż w ograniczonym zakresie. Kluby sportowe funkcjonują, które mają osiągnięcia pływackie. O lodowisku nie będę mówił, bo mogę być posądzony o uprawianie jakiejś tutaj niedozwolonej reklamy. Ale ja się tam... cieszę, że pan burmistrz rozwija i próbuje zagospodarować to na jakiś sposób to lodowisko. Swoją osobą. No ja zaryzykuję, że jestem jednym chyba z lepszych klientów tego obiektu, bo przez długi czas nawet karnet wykupywałem, no teraz z racji braku czasu na ferie zamierzam z córką trochę na łyżwy pochodzić, ale tak miałem rzeczywiście pewną przerwę. I społeczeństwo, czyli nasi mieszkańcy dostają za to, co tam dokładamy, to powiedzmy te 400 tysięcy, dostają coś innego, tak? Coś, z czego mogą korzystać. Nie można do tego podchodzić czysto biznesowo. Dobrze, jakby ta strata, nazwijmy ją w cudzysłowie, była finansowa jak najmniejsza, ale też wiedzieliśmy o tym, budując te obiekty, znając studium wykonalności, że do tego trzeba będzie dołożyć, abyśmy dokładali tego jak najmniej. Ja kiedyś z kimś toczyłem na dyskusję na temat, że lodowisko powinno być prywatne. I zadałem pytanie, czy zna w Polsce tego typu obiekt prywatny. Więc pewne obiekty jakby już samej z jego ich przeznaczenia i kosztów, które wymagają utrzymania, nie są prywatne, chyba że jest to bardzo duży ośrodek, na przykład ośrodek, gdzie jest silny hokej i tam się sprzedają wszystkie bilety i tam są i tak dalej, że to się jakoś ekonomicznie może gdzieś tam komuś z jakąś inną działalnością spinać. Natomiast w takim mieście jak nasze wiedzieliśmy od początku, że do tego trzeba będzie. No i w takim mieście jak nasze, jeżeli w budżecie jest opracowanie koncepcji kładki, to ta kładka i tak musi powstać i ta droga na ulicy, bo dojazd Szantowej też musi powstać. Tak jest moje zdanie. Kładka... Jak nawet... widzę zagrożenia, że te projekty, że te pieniądze będą stały na półce. Tak. Dlatego ja co tydzień robię takie narady z naczelnikami i powiedziałem na razie, kładka jest priorytetem. Tak powinniśmy tego zacząć w pierwszej kolejności, bo tu jest każdy dzień, kiedy tej kładki nie ma, jest dyskomfortem dla ludzi, którzy mieszkają po drugiej stronie kanału, a codziennie chodzą do pracy, do szkoły, czy nawet takie oczywiste sprawy, czy można było powiedzieć, jak co niedziel, czy do kościoła. Tak. Starsi ludzie bardzo narzekają na to, że jak most jest zamknięty w godzinach, kiedy... muszą przez tą stronę przejść. No niestety, to jest, dla nas może jest to niezrozumiałe, ale kiedyś specjalnie pojechałem, żeby zobaczyć, jak w niedzielę wyrośnie ruch pieszy na tej kładce. I nawet za długo nie musiałem czekać, kiedy zobaczyłem człowieka starszego z rowerem, który nie mógł tego roweru podprowadzić nawet tam, pod tą kładkę. I czekał, aż ktoś mu pomoże. Także to jest duża przeszkoda. Dobrze, wracając do pytania pana Łukasza, ja myślę, że aby szacować, to nie ma większego sensu, bo to jest za duży błąd, żeby cokolwiek z tym żeby cokolwiek z tym sensownego zrobić, żeby planować. Natomiast jeżeli pan widzi nieodpartą potrzebę oszacowania jakiejś przyszłej inwestycji, chociażby o jakimś takim na razie mglistym kształcie, to niech pan po prostu złoży zapytanie i wtedy na pewno wydział techniczny oszacuje to. Myślę, że tak, to nie jest jakaś większa praca, tak? W konkretnym przypadku, tak? Jeżeli na razie prośba wygląda w ten sposób, inwestycje chciałbym, żebyście mi to oszacowali. No.
mają ludzie co robić. Jeżeli jest konkretna potrzeba, no to... Doszliśmy do wniosku, że akurat to są dwa te... na dwie te inwestycje, które wszyscy się zgadzamy. Podzielam się argumentu, bo ja nie wiedziałem, że to będzie kosztować. Tego się boję w przyszłości. A takie zapytanie na pewno tak. Nie, ja rozumiem te obawy, bo często jest tak, że wydaje nam się, że nas na coś stać, tak? Później inwestycje są uzasadnione. Dochodzimy do jakiegoś momentu, gdzie później się nagle robią dylematy, a może nas na to jednak nie stać. Ale są takie zadania, które uważam, że czy drogi, no można powiedzieć, jeżeli droga kosztuje, to czy ona będzie na szantowej, żeglarskiej, czy kolejowej, ona i tak będzie kosztowała. To znaczy, że nie będziemy w ogóle dróg robić, tak? Czy nie będziemy rezygnować, no, z tego powodu? Dlatego mówię, że tutaj akurat są pieniądze na dwa takie projekty, które nie podlegają do dyskusji, tak? Droga i kładka. Tak, akurat układ komunikacyjny bardzo często się porównuje do krwiobiegu w organizmie ludzkim, tak? No jest, czym bardziej sprawny, tym bardziej sprawny organizm, czyli miasto. Nie możemy hamować rozwoju komunikacyjnego, tym bardziej, że tam jest zainteresowanie inwestorów nabywaniem kolejnych nieruchomości, a bez dróg niestety... Pokażę. Do tej listy i tak jak dla komisji wtedy oszacujecie, będzie inwestycyjnie. Proszę bardzo, do budżetu miasta jeszcze jakieś pytanie. Zagospodarowanie plaży miejskiej, dokumentacja techniczna. Wspomnieliśmy o tym, że mielibyśmy teraz sporo uwagi do tej koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym. Co przez to pan burmistrz rozumie, jaka dokumentacja na co była ta plaży miejskiej? Znaczy zakres tego? Wydaje się, że to wynikające ten z konkursu jest, z konkursu na koncepcję. No to tam kojarzę, że projekt budowlany tej bazy w pierwszej kolejności. Tak, to jest dalszy element konkursu. Tak? A można poprosić informacje na sesję, jaki to znaczy zakres dokumentacji zagospodarowania plaży miejskiej? Oczywiście, że to nie jest problem. No i lepiej, ale no dobrze. Proszę bardzo, my dalej jeszcze jakieś pytania? I czy w ulicy Kombatantów te krawężniki i metry tych krawężników bym poprosił. Kto jeszcze ma pytania do budżetu? Metry bieżące, rozumiem, w całości. Okay. Rozumiem, że pytania wyczerpaliśmy do projektu numer 2. Oczywiście każdy na sesji z Państwa radnych będzie zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą głosował. Jeżeli chodzi o projekt numer 3 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok dla miasta, to wczoraj Komisja Spraw Społecznych to dokładnie omówiła i przedstawi nam to na sesji. Tak samo jak projekt numer 4 dotyczący określenie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryterium wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Z tego, co się zdążyłam zorientować, to tutaj były nawet osoby, tak, z przedszkoli nie... Były, ale to w sumie na inny projekt, ale też były, tak? I też otrzymamy informacje od Komisji Spraw Społecznych. Projekt numer 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2015 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. To jest, widziałam, bardzo dokładnie przedstawione i to jest co roku, z tego co pamiętam, dofinansowanie na kształcenie nauczycieli. Kwota jest... Tylko kwotę nie pamiętam, jaka była w tamtym roku, bo teraz chyba 2700. Było 2,5. A było 2500, tak. I projekt numer 5, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Giżycko w latach 2015-2017, też omawiany wczoraj. Projekt numer 6, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, i to tu pewnie osoby były, tak? Niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy miejskiej Giżycko. I tu już widziałam, jest
I nie ukrywam, że z przewodniczącym komisji się kontaktowałam wczorajszych i powiedział mi, że tam państwo z przedszkoli tych niepublicznych, tak, prosili o uszczegółowienie tych dotacji i że to pan burmistrz ma ewentualnie na sesji. To znaczy, przed chwilą rozdaliśmy państwu autopoprawkę, tak? Tak, tak. Myślę, że to trzeba było wszystkim państwu serwować, tak? Wszystkim 20 sztuk, tak? Mhm. Tak. Ta może poprawka będzie do tego. Tak, może o genezie, dlatego że spotkaliśmy się z właścicielami przedszkoli niepublicznych, ponieważ trzeba było podjąć jakby nową uchwałę. Nie chcieliśmy tego robić tak z zaskoczenia, że coś tam kombinujemy, tak, po cichu, żeby komuś zaszkodzić, więc zaprosiliśmy wszystkich na spotkanie i ja z panem dyrektorem Szulcem zreferowaliśmy prowadzącym przedszkola niepubliczne jakby nowe zasady, które musimy regulować. Nie było to, powiedzmy, to było pierwsze czytanie i poprosiliśmy o uwagi. Wpłynęło ileś tam uwag zebranych w formie pliku. Wszystkie uwagi usiedliśmy z radcą prawnym i we trójkę. Wszystkie uwagi przeanalizowaliśmy i to, co można było w obowiązującym stanie prawnym, na korzyść przedszkoli uwzględniliśmy. Dlatego, że to była zawsze taka sfera, która budziła bardzo wiele kontrowersji, bo to są pieniądze, tak, pieniądze na prowadzenie działalności. Nie wszystko udało się oczywiście uwzględnić, bo zdaniem radcy prawnego nie wszystko możemy. Dlatego wczoraj po zgłoszeniu dodatkowych jeszcze sugestii przez właściciel przedszkoli, dzisiaj odbyliśmy jeszcze jedną taką naradę w tym samym składzie, czyli pan dyrektor Szulc, pan Jan Małecki i ja. I stwierdziliśmy, że na tyle, co pozwala praktyka, stan prawny, logika, możemy się zgodzić, dlatego ta autopoprawka, ona jest taka kompromisowa, nie uwzględnia oczywiście wszystkich jakby żądań czy propozycji złożonych przez przedszkola, ale też musimy pamiętać, że nas ta dotacja to są pieniądze publiczne. Nie możemy też pozbawić się zupełnej kontroli nad tym, jak ta dotacja jest wykorzystywana. Dlatego kwestie kontroli, które budziły tutaj największy spór bądź naliczania podstawy tej dotacji, zostają według naszej oceny tak, jak powinny być. Czyli kontroler musi mieć jakieś umocowanie w uchwale, żeby mógł w sposób taki przyjęty w zasadach kontroli, w standardach kontroli przeprowadzać tę kontrolę. Bo na czym rzecz polega? Rzecz polega na tym, że przedszkola niepubliczne, chyba większość, jak nie wszystkie, prowadzą swoją księgowość przez biura rachunkowe. Czyli nie ma tych dokumentów, nie mają z reguły w siedzibie. No kontroler też nie może pójść do biura rachunkowego i powiedzieć, proszę mi pokazać dokumentację przedszkola takiego i takiego. Więc zobowiązujemy, po zawiadomieniu o terminie kontroli, zobowiązujemy właścicieli przedszkoli do przedstawienia tej dokumentacji na miejscu. Na miejscu, na czas kontroli, na miejscu przedszkolu. Ponieważ jest tam też wgląd inne dokumenty jednocześnie zapewnione. I teraz kwestia kopiowania. Ponieważ pojawił się taki problem, czy my mamy prawo w ogóle zapisywać, że kontroler ma prawo kopiować. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to zapisać, czy rzeczywiście tak powinno być, czy nie wystarczą odpisy. Ale ja nie zgodzę się, mimo wszystko będę prosił państwa radnych o przychylenie się do mojego zdania, że kopie powinny być dopuszczone. Nie zakładamy, że ktoś będzie, że będą uchybienia bądź nieprawidłowości, bo z reguły tam nie było. Było wszystko w porządku, ale też trzeba przewidzieć sytuację, że zdarzy się zarzut nieprawidłowości. Kontroler ma wtedy obowiązek, ponieważ ja będę wydawał decyzję o tym, że pomniejszyć dotację, bądź w ogóle, powiedzmy, zabrać dotację, ma obowiązek to udokumentować. Czyli musi być dokument, na podstawie którego stwierdził, że coś jest nie w porządku, bo jak pójdziemy do sądu, to musimy się opierać na dowodach, tak? Bo o takiej decyzji może się przedszkole odwołać, czy prowadzący przedszkole. Więc jakby z praktyki kontroli wynika, jakakolwiek kontrola, byłem wielokrotnie kontrolowany przez jeszcze, powiedzmy, u innego pracodawcy. Kontrola robiła kserokopię po to, żeby podłączyć jako dowód jakiegoś tam, powiedzmy, no niech spełni nieprawidłowości, tak, ale na przykład stwierdzono jakieś uchybienie. No i na dowód tego, tak, podłączone. Tam na przykład podłączono i dawano zalecenie. To musi tak działać, że jeżeli jest jakiś przez kontrolę stwierdzona nieprawidłowość, będzie uchybienie, to kontrola też musi to mieć dowód w ręku.
Nie, że tak, że opisał, bo później się okaże, że miał inny pogląd ktoś na to, a to źle opisał, a to źle coś spisał, a to błąd czeski popełnił. To, no, będziemy się tutaj jakby bronić tego poglądu, że kontroler też musi mieć instrument, którym pozwoli na podstawie tej uchwały skopiować dokument. Nie ma zagrożenia, że jakieś dane tam są typu kontrahenta czy kwoty, ponieważ my kontrolujemy tylko wyłącznie pieniądze, dotacje, tak, czyli finanse publiczne, tak? Nie kontrolujemy sfery prywatnej. Więc to wydaje mi się oczywiste i tak powinno pozostać. Natomiast kwestia liczenia dzieci to też jest takie no, problematyczne, tak? Jak liczyć ten stan dzieci, na jaki dzień, bo jeżeli mają to być dzieci zapisane, to czy to na pierwszy dzień miesiąca, na 15, czy na 30 dzień miesiąca, tak? Każdy dzień niesie ze sobą jakieś ryzyka. Bo albo tu jest za mało, bo tu jest za mało, albo tu, albo w miejskich przedszkolach. Więc sposób zaproponowany przez przedszkola wydaje nam się też nie do przyjęcia, ponieważ tworzy taką małą asymetrię, gdzie w przedszkolach niepublicznych liczymy dzieci zapisane, czyli na przykład dziecko choruje i go nie ma w przedszkolu, ale je liczymy, że jest, tak? No bo jest zapisane. Natomiast w przedszkolach publicznych dzieci faktycznie uczęszczające. No też musimy liczyć te zapisane, tak? Czyli tu liczymy zapisane i tu liczymy zapisane. Bo to by było oczywiście z korzyścią, gdyby tak liczyć, że w miejskim przedszkolu dzieci rzeczywiście uczestniczące faktycznie chodzące do przedszkola, bo wtedy kwota na jedno dziecko rośnie. Tak? A rzeczywiście dla przedszkoli niepublicznych liczymy te zapisane, więc jakby no, musi być konsekwencja. Tu zapisane i tu zapisane. Porównywalne muszą tak być warunki. Nie? I rozumiem, że po wczorajszym tutaj wspólnych... To są autopoprawki. To są autopoprawki, ale Państwo wysłuchali. Podejrzewam, że będą na sesji, będą się pewnie, będą próbowali, czy będą prosili o zabranie głosu, bo to nie spełnia ich, ja od razu mówię, to nie spełnia wszystkich żądań, ale też nie jesteśmy w stanie spełnić. W pierwszym przypadku to nawet było tak, że radca prawny stwierdził, że nie możemy zapisać tego w taki sposób, ponieważ byłoby to niezgodne z przepisami. Czyli jakby sprawa tutaj legalności tego zapisu od razu jest... Jakby sprawa legalności tego zapisu od razu wyklucza tę propozycję. Z pozostałych po prostu nie godzimy się, znaczy idziemy na kompromis, tak? To nie jest tak, że odrzucamy. Ale nie zgadzamy się z pełną argumentacją przedszkoli, ponieważ chcemy mieć też jakąś rzeczywistą kontrolę nad tymi wydatkami. Państwo radni, macie pytania do tych projektów, które wymieniłam, panu burmistrzu? Projekt numer 7 i projekt numer 8 to akurat zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, no to nie do Państwa. Do projektów są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to może inne pytania są do pana burmistrza, korzystając z okazji, poza projektami. Wolne miasto? To akurat jest sesyjny program, ale mamy swój. Proszę bardzo. Miałem przyjemność być z panem burmistrzem na spotkaniu związanym z Mazurską Pętlą Rowerową. Czy można poprosić o to, żeby zaprezentować trasę, która została uzgodniona przez miasto? Myślę, że to dość istotne wydarzenie, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe w mieście. No to w mieście będzie najmniej tego przedmiotu. Tak, to jest krótki przebieg. Cała pętla to jest duże, tak? Duże zadanie. W mieście mamy tam trochę ulicę Nowowiejską. Trochę ulicą Nowowiejską, trochę ulicą pierwszej dywizji Kościuszki, trochę 1 Maja, trochę Olsztyńską. Później Moniuszki, park Rogera Gemera. Świętego Bruna już jest ścieżka, także tam nie będzie. Ale w porządku, no to nie jest jakiś wielki problem, żeby to przedstawić, bo to jest parę ulic. Ja mam taką prośbę. Z szacunkiem kosztów, czy bez? Ja mam taką prośbę. Nie, dla mnie to już taki priorytet, że z tym ja mam taką prośbę, ponieważ ja wiem, że to nie leży w gestii burmistrza miasta, ale może byśmy jako miasto skierowali jakieś pismo, nie wiem, pewnie do rejonu dróg. Ja się na tym nie znam. Jest przejście pieszych na osiedlu 30-lecia, ale jest tak praktycznie blisko ulicy Staszyca. Natomiast większość mieszkańców, którzy mieszkają na osiedlu 30-lecia albo tam w okolicy, to tak naprawdę przechodzi przez szpital. Prawda? No bo skraca sobie drogę. I powiem szczerze, że tam jest niebezpiecznie. Dla tych ludzi to jest niebezpiecznie, dlatego że jest tak, wjazd do szpitala,
Żadnych pasów po drodze nie ma, więc samochody jadą prosto, dosyć tak sobie, że tak powiem, swobodnie. A cały ten, całe to osiedle 300-lecia i innych tych mieszkańców i dzieci i tego, to przechodzą tak na ukos przez tą ulicę. Czy nie można było się zwrócić i może ewentualnie, nie wiem, tamte pasy przenieść tu bliżej, czy jeszcze kolejne zrobić, żeby to przejście było takie w miarę bezpieczniejsze, tak? Bo zawsze będą ludzie tamtędy chodzić. Zawsze ja pamiętam, jeszcze uczyłem się w szkole podstawowej numer 2 i tamtędy chodziłem, ale ja były też. Działki wtedy. Jeszcze tam były działki. Było bezpiecznie, a teraz już nie jest. Tam, gdzie stały budynki szpitalne, w tej chwili te nowe, to były ogródki działkowe. Tak. Tam była ścieżka i szkoła. A teraz, no powiem szczerze, że jestem, tak widzę, tu skręcają samochody do szpitala, tak? Tu ci ludzie idą, słuchajcie, tam ci prosto, autentycznie, tam w końcu będzie takie policja. Znaczy to się utrwaliło przez, ja mówię, tak, 30 lat tam ludzie chodzą. Ale może się coś uda, tak? Jasne. To taka sugestia. Chodzi mi o niedokończoną tą ulicę po drugiej stronie kanału. Od strony miasta, czyli od strony hoteli. Tam jest część ulicy zrobiona. Czyli Wojska Polskiego, tak? Nie. Mówimy chodnik nad kanałem. A, chodnik nad kanałem. Tam część została od mostu drogowego przewożona. Jak jest, tak jest. Jest lepiej, jak było. Później jest taka kładka drewniana. Tak. I za tą kładką jest tragedia. A, czyli tam chodzi jakieś, tam jest 250 metrów w niezrobionej tej ulicy, tego chodnika. No, żeby to przed sezonem jakoś przełożyć, bo chodnik jest tylko to. Bo tam dalej jest kostka ułożona, bo tam kładli to odwodnienie, coś jakiegoś działek, tam kostka jest i jakby na inny świat się wjeżdża. Żeby to przed sezonem odłożyć, bo jednak tam wszyscy z hoteli chodzą. Czyli tak, żebym dobrze zrozumiał, chodzi po przejściu, idąc w stronę Kisajna, idąc przez kładkę tą taką drewnianą, tak? O ten odcinek od kładki. Tak, do obwodu Kisajna. Nie do obwodu Kisajna, właśnie. Do obwodu Kisajna, tak. Bo do obwodu była przełożona. Jako taką, tak. Od tego drewnianego mostu w stronę... Tak, to na rowerze jeździ, to jest tragedia. Pani zresztą jeździ rowerem. No ja jeżdżę, tak. I tam tragedia. Tam jak wpadnie koło między kafle, to tragedia. Tak, tam się robi spoina taka. Zawsze się... Tak. Rozłażą się te kafle. A propos przejść dla pieszych, chcę powiedzieć, że zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Obwodowej, tak? W systemie jakichś odblasków bądź LED-ów, bo przy takiej powiedzmy pogodzie, jaka była ostatnio i w ciemności, to nie widać tego przejścia z daleka. I no, wydaje mi się to zasadne, jakieś naklejenie blasku, przynajmniej kierowca z daleka będzie. Blaski, światło. Nie, ale są takie też kocie oczka, czy jak się to nazywa, LED-owe, albo zasilane są tam chyba bateriami słonecznymi, albo inaczej. Kto jeszcze do Państwa? Panie Burmistrzu, czy ma Pan jeszcze jakieś informacje, czy ewentualne poprawki w jakimś tam zakresie chodników, ścieżek rowerowych, może mogą wpłynąć na uzgodnienie całego projektu szosy obwodowej? Ustalimy. Na razie jesteśmy na etapie trzymania ręki na pulsie, co jest z rozporządzeniem dyrektora RZGW Warszawy, tak, które nam tutaj jakby blokuje tą sprawę przebudowy ulicy. Znaczy, jeżeli przewodniczący pozwoli się jakby zaprezentować na tym neuralgicznym skrzyżowaniu naszym Świderska Obwodowa, jakie poprawki bym wprowadził do koncepcji? Uzasadniałbym to ruchem rowerowym, przyszłym i pieszym. Na sesji, rozumiem. Na sesji. Nie obiecuję, czy odpowiemy w tym tygodniu, dlatego że pracownik, który jakby jest odpowiedzialny za ten projekt, jest chory w tej chwili, tak? I ktoś go zastępuje, więc mamy 2 dni, aby ustalił. Jeżeli próbować poszukać jakichś rozwiązań, jeżeli wspólnie uzgodnimy, będzie zasadność takich rozwiązań, jeśli Państwu to udowodnię, myślę, że to spróbuję to udowodnić. Jeśli burmistrz uzna za zasadność, spróbować znaleźć takie ścieżki rozwiązań, by nie kolidowało to z ogólnym uzgodnieniem całego projektu, żeby był zatwierdzony do realizacji, a ewentualnie przy protokołami konieczności w czasie realizacji można było wprowadzać te ewentualne poprawki. Przedstawię na sesję, o co mi dokładnie chodzi. Dobrze. Nie powinno się w tym trybie, że najpierw to uzgodnienia z osobą, która się tym projektem zajmuje. Przecież to radni nie mają wpływu na projektanta, jeżeli poprawki są zasadne. Boję się wylać dziecko z kąpielą.
że jak zgłoszę coś, to będzie argument dla wydania dyrekcji, żeby przedłużać uzgodnienia. No to będzie argument, to jest oczywiste, bo to jest w ogóle zmienia organizację ruchu na tym skrzyżowaniu. Bo w tej chwili jest tak zaplanowana, że ścieżka rowerowa przechodzi na drugą stronę ulicy Świderskiej, później na drugą stronę ulicy, tak? Zgadza się? Obwodowej, a później idzie wzdłuż ulicy Obwodowej. A mamy, przecież planujemy, jeśli ty właśnie po to proszę o zaprezentowanie Mazurskiej Pętli Rowerowej, mamy wzdłuż ulicy Nowowiejskiej. I tak. Głęboko jest uzasadniona zmiana przebiegu tej ścieżki rowerowej. No to mieszkańcy zgłaszają uwagi, że chcieliby inaczej chodniki tam zorganizować, przejścia dla pieszych. Znaczy, być może to są zasadne sprawy i rzeczywiście trzeba przebadać, ale to mi przypomina trochę sytuację, jak był pan, panie Łukaszu, na spotkaniu Strojej Mazurskiej Pętli, tak? Projektant już w zasadzie przedstawiał ostateczną wersję, uwagi się zgłaszały do października, a gminy przyjeżdżają i teraz mówią, że trzeba inaczej to wszystko zrobić. Więc są pewne fazy projektowania, tak? Są pewne etapy i to jest wtedy bezpieczne, jak zgłaszamy, jak uwzględniają. Natomiast w momencie, kiedy my już się staramy w zasadzie pozwolić na budowę, tak można powiedzieć, decyzję środowiskową, każda zmiana w tej chwili jest ryzykowna, tak? Bo to wydłuża. Coś zrobić, żeby zrobić, to nie jest zrobić, trzeba zrobić, żeby było dobrze. Pełna zgoda. Zachęcam do takiego podejścia. Ale co się radni mają w tym pomysł? Chciałbym publicznie zaprezentować pomysł. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania do pani burmistrza, pani skarbnik? To podziękujemy państwu, bo to już drugi dzień. No to jutro was czekamy, zostaniemy jeszcze, mamy jutro jest też posiedzenie zarządu związku śmieciowego. Właśnie dlatego.